Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę Was przywitać na dzisiejszym sobotnim nabożeństwie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Łodzi. Chwała Panu Bogu za to, że przez kolejny tydzień nas przeprowadził. Myślę, że każdy z nas ma wiele doświadczeń, wiele błogosławień, za które jest wdzięczny Panu Bogu. Cieszę się, że kliknęliście, jesteście z nami, że dołączyliście do wspólnego uwielbienia Pana Boga. Zapraszam Was do tego, abyście, jeżeli chcecie, powstali, jeżeli chcecie, możecie siedzieć, ale żebyśmy wielbili Pana Boga pieśnią. Zapraszam do śpiewania pieśni pod tytułem Dzień po dniu. Dzień po dniu i w każdej nowej chwili nowych sił udziela mi mój Bóg. Wiem, że Ojciec dziecię swe posili, żyje więc bez obaw i bez dróg. Ten, którego miłość nie ma granic, wie najlepiej, co ma komu dać. Ból zmieszany jest z radości łzami, znój i trud spoczynek błogi ma. Dzień po dniu mój Pan jest zawsze ze mną, gotów wciąż udzielać nowych łask. On rozjaśnia moją dolę ciemną, w burzy czas posyła słońca blask. Bóg obiecał nad swym dzieckiem czuwać, wiernie też zadanie spełnia swe. Obietnica jego strach usuwa, z każdym dniem umocnie siły Twe. Pomóż mi w doświadczeń ciężkiej chwili, obietnicą Panie ufać Twym. Daj zachować w sercu wiary tyle, by nie zachwiać się w tym świecie złym. Spraw, bym mógł pokornie z ręki Twojej przyjąć każdą z przeznaczonych dróg. Dzień po dniu przez radość, trud i znoje, aż osiągnę wreszcie niebios Bóg. Przeczytam fragment psalmu 139. Panie, Ty mnie przenikasz i znasz. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka dostrzegasz moje zamiary. Widzisz, kiedy chodzę i odpoczywam. Znane Ci są wszystkie moje drogi. Zanim jeszcze słowo pojawi się na moich ustach, Ty, Panie, znasz je w całości. Ze wszystkich stron mnie otaczasz i kładziesz na mnie swoją rękę. Twoja wiedza o mnie jest zadziwiająca, zbyt wzniosła, bym jej dosięgnął. Gdzie się oddalę przed Twoim duchem, dokąd ucieknę przed Twoim obliczem? Choćbym wstąpił do niebios, tam jesteś. Choćbym legł w Szeolu, i tam będziesz. Choćby skrzydła zabrał jutrzęce i zamieszkał na końcu morza, tam też poprowadzi mnie Twoja ręka i podtrzyma mnie Twoja prawica. Gdybym powiedział, niech mnie ogarnie ciemność, niech światło wokoło mnie stanie się nocą, to nawet ciemność nie skryje mnie przed Tobą. Noc zaś jak dzień zajaśnieje, bo ciemność jest dla Ciebie jak światło. Ty bowiem ukształtowałeś moje wnętrze, utkałeś mnie w łonie matki. Wysławiam Cię za to, że mnie cudownie stworzyłeś. Twoje dzieła są godne podziwu, moja dusza wie o tym bardzo dobrze. Moje kości nie były Ci obce, gdy byłem tworzony w ukryciu, tkany w głębi ziemi. Twoje oczy widziały mój początek i wszystko zostało zapisane w Twojej księdze. Dni zostały określone, zanim jakikolwiek z nich nastał. Jak cenne są dla mnie Twoje myśli, Boże, jak bardzo ich wiele. Gdybym je policzył, byłyby liczniejsze od ziaren piasku. Kiedy się obudzę, wciąż jestem przy Tobie. Przenikaj mnie, Boże, Boże, poznaj moje serce. Doświadcz mnie i poznaj moje myśli. Zobacz, czy nie idę drogą niegodziwą. Prowadź mnie swoją drogą odwieczną. Módlmy się. Kochany Boże, Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, chcemy Ci dziękować za to, że kolejny sabat nastał i możemy wielbić Twoje wielkie imię.
Chcemy Ci, Panie, dziękować za cudowne zbawienie, które mamy dzięki temu, co Ty, Panie, dokonałeś na krzyżu. Dziękujemy Ci za zmartwychwstanie i za to, że Ty nas tak umiłowałeś, poszedłeś na całość, nie zawahałeś się. Prosimy Cię, Panie, za wszystkimi, którzy dzisiaj są dotknięci chorobą, którzy czują się samotni. Proszę, Panie, abyś w szczególny sposób ich przytulił. Aby ten dzień sobotni był takim szczególnym dniem, kiedy, Panie, przybliżamy się do Twojego tronu i czujemy Twoją obecność, kiedy, Panie, jesteś z nami, a my z Tobą. Błogosław, proszę, Panie, wszystkie transmisje na żywo, które się odbywają. Błogosław, Panie, Twój lud. Niech Twój Duch Święty przemawia do nas i proszę, Panie, zmieniaj nasze charaktery, żebyśmy byli coraz bardziej podobni do Ciebie. W imię Pana Jezusa. Amen. Kolejną pieśnią, którą uwielbimy Pana Boga, nosi tytuł Obłoga Pewność. Obłoga pewność, Jezus jest mój, życia wiecznego i szczęścia w Nim strój. Wieczne dziedzictwo, zbawienia dział i odrodzenie z ducha nam dał. Na chwałę Zbawcy chcę śpiewać głos. On zmienił życia mojego los. We dnie i w nocy pieśń moja brzmi. Zbawicielowi ku wiecznej czci. Jemu ku chwale ja pragnę żyć. Jego własnością na zawsze chcę być. Śpiewy aniołów brzmią z niebios bram, że Bóg swą miłość objawił nam. Na chwałę Zbawcy chcę śpiewać głos. On zmienił życia mojego los. We dnie i w nocy pieśń moja brzmi. Zbawicielowi ku wiecznej czci. Gdy On jest ze mną, nie lękam się. Pan w swej miłości ochrania już mnie. Trwoga też żadna nie straszna mi. Jezus prowadzi przez wszystkie dni. Na chwałę Zbawcy chcę śpiewać głos. On zmienił życia mojego los. We dnie i w nocy pieśń moja brzmi. Zbawicielowi ku wiecznej czci. Teraz będziemy mieli okazję wysłuchać refleksji misyjnych. Obejrzymy nagranie, gdzie swoimi doświadczeniami dzielą się Anna i Adam Sobaszkowie. Zapraszam. Pragniemy bardzo serdecznie przywitać wszystkich internautów uczestniczących online w nabożeństwie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Łodzi, w Polsce i na świecie. Mamy ogromną radość i jednocześnie przywilej podzielić się z Wami dzisiejszą refleksją misyjną oraz doświadczeniami z naszej osobistej, jak i grupowej służby misyjno-ewangelizacyjnej. Najpierw jednak proszę, abyśmy wspólnie zwrócili uwagę na tekst dzisiejszego apelu, przez który wierzę, Pan Bóg pragnie pobudzić nas jeszcze bardziej do dzielenia się nadzieją przewyższającą wszelki rozum i to szczególnie w obecnym czasie. Otwórzmy zatem razem z moją małżonką na Ewangelii Łukasza, w 21 rozdziale będziemy czytać teksty od 25 po 28. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.
i wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Amen. Amen. Mam nadzieję, że podzielacie nasze odczucie, iż czytając tą proroczą zapowiedź końca świata, którą możemy znaleźć również w Ewangelii Mateusza, jak i w Ewangelii Marka, nie sposób zaprzeczyć, iż żyjemy naprawdę w bardzo ciekawym czasie. Czasie, w którym część proroctw zapowiedzianych na czasy ostateczne już dawno się wypełniło, jak znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach. Niektóre wypełniają się na naszych oczach, a niektóre być może uda nam się zobaczyć i wierzę przeżyć. Z mojego doświadczenia wiem, iż nie wszystko mogę od razu zrozumieć, gdyż zazwyczaj proroctwa mają to do siebie, że stają się przejrzyste i zrozumiałe, gdy się wypełniają. Ale ostatecznym punktem kulminacyjnym zupełnego końca tego wszystkiego będzie moment ujrzenia Syna Człowieczego, Baranka Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela, naszego Boga, brata i przyjaciela, który przyjdzie w wielkiej chwale i majestacie, aby w końcu zabrać nas do siebie. Przyjdzie również, aby zakończyć historię grzechu i wszelkiego zła, które dotyka nas wszystkich dzisiaj bez wyjątku. Czytamy, iż dziwne rzeczy i wydarzenia będą miały miejsce jeszcze na tej ziemi, zanim to nastąpi. Zachowania ludzkie mogą być wówczas nieprzewidywalne, mogą zaskakiwać, a nawet przerażać nas. Nawet może nam być słabo, a niektórzy mogą stracić przytomność. Drodzy widzowie, dlatego życzę sobie, swojej rodzinie, naszej grupie zborowej, wam, kochana rodzinko Boża, abyśmy wtedy byli w tym Bożym wymiarze, w głębokiej łączności z naszym Panem Jezusem. Tak głębokiej, że przetrwamy każdą nawałnicę, ucisk, przeciwności i zawirowania. Mamy dzisiaj do was pytanie w tak podniosłym i ważnym czasie, jakim przyszło nam teraz żyć. Czy my, członkowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, nie mamy jeszcze coś do zrobienia? Wokół nas przecież jest tysiące ludzi bez prawdziwej wiary, nadziei, bez miłości. Połączmy się i wyjdźmy z ewangeliczną prawdą o zbawieniu i wiadomością, że Pan przychodzi. Przyznam szczerze, że ostatnie wydarzenia pochyliły nas trochę. Przybyło może nieco więcej siwych włosów na głowie, ale studiując w domu takie książki jak Wielki Bój, Wydarzenia Czasów Końca, studiując Biblię, a szczególnie Księgę Daniela i Apokalipsę Świętego Jana, z każdym dniem prostujemy się w nadziei, że jeszcze zdążymy z zapałem wykonać to, do czego powołuje nas Pan, czego jeszcze nie zrobiliśmy, bądź co zaniedbaliśmy. Takie moje krótkie doświadczenie, zanim poproszę moją żonę o nasze wspólne doświadczenia. W styczniu i w lutym tego roku wraz z grupą misyjną Ziarenko Gorczycy zdążyliśmy przeprowadzić 10 ewangelizacji dla dzieci i młodzieży w różnych miasteczkach na Górnym i Dolnym Śląsku. Nasze wyjazdy misyjne zakończyły się w końcu koncertem zespołu Sobaszki w dniu 10 marca, kiedy to ogłoszono zakaz publicznych występów. To była dla nas odpowiedź Boża, dlaczego nasze programy wypadły w tak krótkim czasie. Dlaczego tak bardzo spieszyliśmy się, później zmęczeni i zamknięci, jak wszyscy zresztą w swoich domach, obserwowaliśmy, co będzie się działo. Przyszła mi taka myśl, czy czujemy to Boże pognaglenie, to wypychanie nas przez Ducha Świętego właśnie w obecnym czasie. Działając artystycznie przez teatr, muzykę, katechizację,
Zasmucił nas brak, zasmucił nas fakt braku dalszych możliwości wystąpień publicznych. Jednak postanowiliśmy się nie zniechęcać. Pan Bóg otworzył dla nas nowy sposób funkcjonowania misyjnie w społeczeństwie. Aniu, proszę Cię, abyś teraz przez kilka chwil opowiedziała to, w jaki sposób Pan pobudził nas do różnych doświadczeń i możliwości. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy Wam opowiedzieć o tym, jak Pan Bóg wykorzystał ten czas, kiedy zostaliśmy zamknięci w domach. Otóż przez wiele lat, około 10 lat, prowadzimy teatrzyki dziecięce dla dzieci w różnych szkołach, placówkach. Mogliśmy dotrzeć do wielu dzieci, ale teraz dzięki współpracy z HSH możemy dotrzeć do jeszcze większej ilości publiczności młodszej, ponieważ w tym roku, właśnie w okresie, kiedy zostaliśmy zamknięci w domu, została utworzona stronka Ziarenka Gorczycy. Można tam znaleźć wszystkie nasze dotychczasowe sztuki, a jest ich 4. 2 o zdrowiu, a 2 historie biblijne. W przygotowaniu mamy jeszcze 2 następne historie. Jedna jest to przypowieść o Jerzyku, którą widziało wiele dzieci w szkołach, jak również na pewnym zjeździe harcerze ZHA widzieli również to przedstawienie. Ale teraz mamy w przygotowaniu następną sztukę, która nawiązuje do przypowieści Pana Jezusa o synu marnotrawnym pod tytułem Kochający Ojciec. Tu może przedstawię głównego bohatera, który tak właśnie wygląda. Obecnie szyte są przeze mnie ubranka dla wszystkich postaci, więc ten czas wykorzystałam do tego, aby przygotować ten spektakl od strony technicznej. Wierzymy, że Pan Bóg pozwoli nagrać te 2 sztuki i następny repertuar będzie możliwy do oglądania przez dzieci. Mamy piękne doświadczenia związane z naszymi sztukami, ponieważ odzywają się do nas rodzice przez tą stronkę, dziękują nam za to, co zrobiliśmy dla dzieci. Dzieci są zajęte czymś pożytecznym, przeżywają to, śpiewają. Zdarzyło nam się też, że został nagrany filmik z dziewczynką, która śpiewa piosenki z naszego spektaklu. Tak w wieku 3 lat w wykonaniu takiej 3-latki jest to bardzo interesujące i miłe. Wierzymy, że dzieci to przeżywają i przyjmują przez to Pana Jezusa do swojego serca. Także zachęcamy inne osoby, które mają takie talenty, żeby również takie teatrzyki może robili w domu z dziećmi czy wśród swoich rodzin, ponieważ daje to wiele możliwości przeżycia, zaangażowania się, pomysłów. My to wykorzystujemy od lat i widzimy, że jest to piękna ewangelizacja, która daje dużo satysfakcji, chociaż na rezultaty i owoce na pewno będzie trzeba długo czekać i nie jest to taka praca, po której od razu widać rezultat, ale przecież czas łaski dla wszystkich jest odpowiedni i każdy może odnaleźć swój czas nawrócenia według woli Bożej. Na stronce Ziarenko Gorczycy można również posłuchać naszej pierwszej i drugiej płyty Sobaszki. Niebawem również zamieścimy tam naszą 3. płytę pod tytułem Boże bądź skałą. Następną naszą pracą przez internet jest katechizacja. Razem z mężem prowadzimy 6 punktów katechetycznych i byliśmy przerażeni tym, że nie możemy teraz mieć kontaktu z młodzieżą i z dziećmi. Na początku było nam trudno nawiązać z nimi kontakt, ale udało nam się przez takie urządzenia jak komórka, przez programy WhatsAppa, Messengera, zorganizować grupy dla dzieci, w których uczestniczą nie tylko nasze dzieci objęte katechizacją, ale okazuje się, dołączają się dzieci, które są spoza naszych kręgów kościelnych, spoza tej oficjalnej grupy katechetycznej. Mnie osobiście zdarzyło się prowadzić lekcje z dziewczynką, która jest spoza kościoła,
A stało się to w ten sposób, że pewna siostra miała u siebie w czasie tych trudnych czasów, kiedy musieliśmy siedzieć w domu, miała u siebie dziewczynkę z rodziny i poprosiła mnie, aby mi udzieliła lekcji internetowych. Stwierdziła, że dziecko się w domu nudzi i mogłaby skorzystać z czegoś pożytecznego. Także udało mi się przeprowadzić z tą dziewczynką lekcję. Była zadowolona, potwierdziła to ta starsza siostra. Więc wydaje się, że można rozszerzyć zakres głoszenia Ewangelii dla dzieci właśnie w ten sposób, żeby zaproponować takie lekcje. Ja bardzo się z tego powodu cieszę. Tym bardziej, że dzieci, które korzystają z tych lekcji, bardzo czekają na te lekcje i rodzice mówią, że to jest dla nich dobry czas i zapamiętują, nie spóźniają się. Także myślę, że można to wykorzystać ku chwale Bożej, ten czas właśnie dla dzieci. Prowadząc katechizację z dziećmi, włączają się również do niej rodzice tych dzieci. I ostatnio mieliśmy możliwość poznać taką miłą rodzinkę, która podjęła decyzję, aby udzielać jej lekcji biblijnych. I muszę powiedzieć Wam, że ta rodzina nie może doczekać się, kiedy minie ten trudny czas, aby oni całą rodziną mogli odwiedzić nas w sobotę na nabożeństwie i uczestniczyć razem z nami w uwielbieniu Pana Boga. Jest to rodzina spoza naszych kręgów adwentystycznych. Zdecydowali się na posyłanie dzieci na nasze zajęcia, także jest to taki owoc pracy Ducha Świętego. Zaobserwowałem również, że w czasie ostatnim mam bardzo ciekawych ludzi, jeśli chodzi o udzielanie lekcji biblijnych przez telefon. Są to osoby, z którymi studiuję Księgę Daniela, również zasady wiary. To są niektóre z osób uczestniczą razem z nami telefonicznie w nabożeństwie, jak również w nabożeństwie sobotnim, jak również w spotkaniach biblijnych, modlitewnych. Są to osoby z różnych stron Polski i ostatnio te osoby poprosiły, abym skontaktował ich z najbliższym pastorem blisko ich miejsca zamieszkania. No, jest to niesamowita radość, że właśnie w tym czasie budzą się takie osoby, które pragną w przyszłości otworzyć swoje serce dla Jezusa. Również otworzyły się takie kontakty fizyczne z ludźmi ze względu na to, że z naszej grupy 9 osób zgłosiło się jako wolontariusze. Także jesteśmy zgłoszeni do naszych punktów opieki społecznej i ta opieka społeczna kieruje nas jako wolontariuszy do różnych ludzi. Myśmy na przykład z córką wyprowadzały pieska jednej pani, inne braterstwo pomagało osobie starszej, która miała problemy z rehabilitacją, bo nie może w niej uczestniczyć, zaproponowali jej hydroterapię krótką, co wzmogło jej takie dobre samopoczucie. I także możemy pomagać nawet fizycznie w dobie takim trudnym. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł pomocy i współpracy z Panem Jezusem dla innych osób. Pewnego dnia postanowiłem założyć maseczkę, rękawiczki i zabrałem ze sobą środek dezynfekujący oraz ulotki książki Wielkiego Boju, w którym jest mój numer telefonu. W jednym dniu w ciągu 2 godzin rozdałem 520 ulotek reklamujących wspaniałą książkę Na czasie, Wielki Bój. I muszę Wam powiedzieć, że po 2 dniach przed nabożeństwem zadzwonił pewien człowiek, który poprosił, że pragnie mieć tę książkę wraz z audiobookiem. Również odezwała się inna osoba, której mam zamiar wysłać wysyłkowo tę książkę. Wierzę, że być może odezwą się jeszcze inne osoby z prośbą o zakupienie czy nabycie tej książki. Życzymy wszystkim wielu błogosławieństw, aby Pan Bóg Was prowadził, dawał Wam dobre myśli, dobre pomysły
i przez miłość Pana Boga, żebyśmy mogli trafiać do serc ludzkich, aby mogli być zbawieni. Amen. Amen. Chwała Panu Bogu. Dziękujemy Aniu i Adam Tobie za te doświadczenia, którymi się podzieliliście. Życzymy, aby Pan Bóg dalej Was w tej misji wspierał. Teraz jeszcze raz, kiedy będziemy mogli otworzyć swoje Biblię i je studiować. W tym tygodniu studiowaliśmy temat pod tytułem Dlaczego interpretacja Biblii jest konieczna? Zapraszam do oglądania lekcji Hope Channel. Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Uczymy się, jak interpretować Biblię. Dziś odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego interpretacja Pisma Świętego jest konieczna. Jeśli przeoczyliście któryś z poprzednich odcinków, zapraszam Was na naszą stronę internetową. Z tej samej strony pobierzecie też konspekty, którymi posługujemy się podczas zajęć, oraz zapis nutowy i MP3 z pieśnią przewodnią. Korzystając również z aplikacji Hope Channel na urządzenia przenośne, dzięki niej możecie oglądać programy w różnych językach. I to o każdej porze dnia i nocy. Aplikacja ta używana jest w ponad 220 krajach. Materiały przydatne do studium Biblii znajdziecie również na stronie kursybiblijne.pl. Bóg dokonuje wielkich rzeczy. Dziś dowiemy się, dlaczego konieczna jest interpretacja Biblii. Cieszę się, że jesteście z nami. Modlę się, żeby podczas tego studium Bóg błogosławił nam wszystkim w szczególny sposób. Chcemy nie tylko coś wiedzieć o Biblii, ale znać Słowo Boże. Nie po to, żeby tylko czegoś się dowiedzieć o Jezusie, ale żeby poznać Go osobiście jako naszego Zbawiciela, bo poznanie Jezusa to życie wieczne. Prośmy Boga w modlitwie, żeby Duch Święty był naszym nauczycielem. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Rozumiemy, że interpretacja Biblii jest konieczna. Niech Duch Święty będzie naszym nauczycielem. Dziękujemy Ci za możliwość interakcji i wspólnej nauki. Dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo. W imieniu Jezusa. Amen. Nasze studium chciałbym rozpocząć od dobrze znanej historii. Znajdziemy ją na końcu Ewangelii Łukasza, de facto tylko w tej Ewangelii, rozdział 24. Dwóch uczniów zmierza do miasteczka Emaus. Jeden z nich ma na imię Kleopas. Imię drugiego nie zostało podane. Rozmawiają. Są przygnębieni, bo Jezus, którego uważali za Mesjasza, nie żył od 3 dni. W pewnym momencie ktoś do nich dołącza. Z początku uczniowie nie rozpoznają człowieka, który ich zagadnął. Nie wiem dlaczego. Może Duch Święty zataił przed nimi tożsamość Jezusa. A może Jezus miał głowę zakrytą jakąś chustą. To ważne, że Go nie rozpoznali. Zapytacie, dlaczego? Bo Jezus zrobił im wykład ze Słowa Bożego. Gdyby od razu Go poznali, to byliby zbyt podekscytowani, a tak mógł im wyjaśnić to, czego nie rozumieli. Christian, Ewangelia Łukasza, rozdział 24, od wiersza 36 do 45. Czytam z Biblii Warszawskiej. A gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im, pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz On rzekł im, czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im, macie tu co do jedzenia?
A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. A on wziął i jadł przy nich. Potem rzekł do nich: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Ci dwaj uczniowie po spotkaniu z Jezusem powiedzieli: czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze? Poznali Jezusa, a później udali się do pokoju na górze, gdzie zebrali się inni uczniowie, którzy też już słyszeli o zmartwychwstaniu Mistrza. I wtedy Jezus ukazał się im wszystkim. Czy myślicie, że słysząc cytowane przez Jezusa pisma hebrajskie, uczniowie powiedzieli, że pierwszy raz coś takiego słyszą, czy raczej znali te pisma? Więc co przeszkadzało im w dostrzeżeniu zawartej w nich prawdy, Gary? Z góry przyjęte opinie dotyczące Chrystusa i Jego misji. Zgromadzili się wszyscy na jednym miejscu, bo się bali. Mieli z góry przyjęte opinie. Mieli określone założenia. Według nich sprawy powinny były potoczyć się tak, a nie inaczej. To znaczy jak? Pedro? Oczekiwali, że Jezus ustanowi swoje królestwo na ziemi, że uwolni Izraela spod panowania Rzymu, że Mesjasz przywróci świetność królestwa Dawida. A nic takiego się nie stało. Pamiętacie, o co spierali się uczniowie Jezusa? O to, który z nich będzie najważniejszy w tym ziemskim królestwie. To ich błędne założenia uniemożliwiały im zrozumienie pism. Christian? W wersetach 37 i 38 cztery zwroty opisują stan ich ducha. Zatrwożyli się, byli pełni lęku, byli przerażeni i mieli wątpliwości. Ich serca przepełniał lęk. Na podstawie interakcji z wieloma różnymi osobami mogę stwierdzić, że czasami strach uniemożliwia nam przyjęcie wyraźnego Słowa Bożego. Skoro zabili Jezusa, to nas wszystkich też mogą zabić. Czyli strach, a przede wszystkim błędne założenia uniemożliwiały im właściwą interpretację Pisma Świętego. A jak to wygląda w naszych czasach? Niektórzy zakładają, że w historii ludzkości nie ma czegoś takiego jak nadprzyrodzona interwencja. Oczywiście można w ogóle zaprzeczyć istnieniu Boga. Ale załóżmy, że ktoś wierzy w Jego istnienie, tylko uważa, że Bóg nie ingeruje w nasze sprawy. Co wynika z takiego założenia, gdy studiuję Biblię? Co trzeba, by z niej usunąć? Wszystkie cuda, łącznie z wcieleniem Jezusa i Jego zmartwychwstaniem. Wszystkie cuda, których dokonał, plan zbawienia, drugie przyjście Jezusa, stworzenie, jakikolwiek sąd, na przykład potop. I samą Biblię. No właśnie, przyjęcie określonych założeń prowadzi cię w określonym kierunku. Niektórzy właśnie tak wierzą. William Miller był deistą. Uważał, że Bóg wprawił wszystko w ruch i zostawił. Jednak studium proroctw biblijnych uświadomiło Millerowi, że Bóg panuje nad królestwem ludzkim. Tak mówi czwarty rozdział Księgi Daniela. Jakie inne założenia można przyjąć, podchodząc do studium Pisma Świętego? Tom? Można założyć, że przepowiadanie przyszłości jest niemożliwe. Dlatego niektórzy uważają, że proroctwa zostały spisane po wydarzeniach, o których mówią.
Bóg mówi, obwieszczam od początku to, co ma przyjść. A ktoś może sobie założyć, że Bóg nie istnieje, więc nie da się przepowiedzieć przyszłości. Niektórzy wierzą, że Bóg istnieje, ale że nawet On nie zna przyszłości. Co z takiego założenia wynika dla studium, powiedzmy, Księgi Daniela? Księga ta zawiera wiele proroctw odnoszących się do Medo-Persji, Grecji, Rzymu. Jak wyglądałaby ich interpretacja przy tym założeniu? Mogłyby się odnosić tylko do teraźniejszości lub do przeszłości. No ale skąd taki prorok miałby wiedzieć o Medo-Persji, Grecji i Rzymie? Musiałby żyć w tych czasach, na przykład w czasach Rzymu. Ale nawet wtedy trudno byłoby wyjaśnić proroctwa, które sięgają o wiele dalej. Dlatego niektórzy twierdzą, że odnoszą się one do czasów współczesnych Danielowi. Niektórzy utrzymują, że Księga Daniela powstała w II wieku po Chrystusie, że to wszystko już się wtedy wydarzyło, a autor tej księgi pisze tak, jakby żył w VI wieku przed Chrystusem. Tacy bibliści uważają, że proroctwo Jezusa o zburzeniu Jerozolimy, znajdujące się w Ewangelii Mateusza, zostało zapisane już po tym wydarzeniu, bo według nich nie dałoby się przewidzieć, że nie pozostanie tam kamień na kamieniu. Przy założeniu, że nie da się poznać przyszłości, te proroctwa odnosiły się do teraźniejszości proroka albo zostały spisane po tych wydarzeniach. A prorok tylko udawał, że żył wcześniej. Sabina? Niektórzy uważają, że Bóg istnieje, ale nie może nam się objawić. Dlatego traktują Biblię jako zbiór baśni i mitów. Nie wierzą, że posiada ona również aspekt duchowy. Zakładają, że to, co znalazło się w Biblii, to jedynie ludzkie wyobrażenia o Bogu. Uważają, że Bóg nie porozumiewa się z ludźmi. A przecież sam Jezus powiedział, że człowiek żyje każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Nie wierzą, że Bóg kontaktuje się z nami, że w ogóle chciałby się kontaktować. Widzimy, jak ważne są przyjęte przez nas założenia. A oto praktyczne pytanie. Jak wyzbyć się błędnych założeń, które przejęliśmy na przykład od naszych rodziców, nauczycieli albo wynieśliśmy z Kościoła, który twierdzi, że nie trzeba rozumieć Biblii, że wystarczy słuchać przywódców, którzy mówią nam, co robić? Jak odrzucić błędne założenia? Może nawet nie wiem, że są błędne. Nancy? Powinieneś prosić o pomoc Boga. Twoje doświadczenie z Bogiem stworzenia jest rzeczą niezaprzeczalną. Bóg przemawia do nas na różne sposoby, którym nie można zaprzeczyć. I tak wzmacnia naszą wiarę. Chcę wspomnieć o jeszcze jednym błędnym założeniu. Uważa się, że nauki nie da się pogodzić z Biblią. A przecież tak naprawdę nauka to badanie Bożego stworzenia. Jeśli uczciwie podchodzimy do tej kwestii, to tak to wygląda. Jeden z moich przyjaciół jest naukowcem. Nieraz mówi, zadam Bogu kilka pytań, gdy się tam znajdę. Innymi słowy, nie wszystko rozumiem, ale nie odrzucę Biblii, dlatego że jakieś badania naukowe mówią, że to jest nieprawda. Podzielcie się teraz tekstami biblijnymi, które dają nam nadzieję, że można wyzbyć się błędnych opinii wpajanych nam przez otaczającą nas kulturę i że dzięki Biblii można usłyszeć Słowo Boże. Tomasz? Choćby zacytowany już fragment Ewangelii Łukasza. Z góry przyjęte opinie utrudniały uczniom rozpoznanie Jezusa.
Dopiero studium Pisma Świętego i otwarte umysły umożliwiły im zrozumienie prawdy. Dalej, przykład apostoła Pawła. Saul prześladował chrześcijan. Miał bardzo głęboko zakorzenione założenia, ale pojawienie się Jezusa to zmieniło. Otóż to, zmiana założeń wymaga duchowej interwencji. Potrzebujemy spotkania z Jezusem. To wtedy jesteśmy w stanie odrzucić błędne założenia. Czasami dociera do ciebie tyle różnych opinii, że czujesz się tak, jakbyś był w labiryncie i nie wiesz, w którą stronę masz iść. Pewna obietnica działa na mnie wyjątkowo krzepiąco. Gdy naprawdę w nią wierzę, to przepełnia mnie odwaga. Ewangelia Jana, rozdział 16, wiersz 13. Są to słowa samego Jezusa. Ewangelia Jana, rozdział 16, wiersz 13. Z którego przekładu będziesz cytował? Z Biblii Zaręby. Oto słowa Jezusa. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On wprowadza nas we wszelką prawdę. Uczniowie zmierzający do Emaus spotkali żywego Jezusa. Saul z Tarsu spotkał Jezusa na drodze do Damaszku. Jeśli dzięki posłudze Ducha Świętego spotkamy Jezusa, to zrozumiemy to, co jest nam potrzebne. Czyż to nie jest ekscytujące? Sabina? W Ewangelii Łukasza, rozdział 24, wiersz 45, czytamy. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. To był wynik interwencji Jezusa. Wynik wpływu wywieranego przez Jezusa. Tego właśnie potrzebujemy. Ktoś powie, nie rozumiem tego. Tak bywa, bo wszyscy potrzebujemy interwencji Jezusa. Przejdźmy do kolejnej kwestii. Przekład jako interpretacja. Może nigdy nie myśleliście tak o przekładzie. W jakich językach są wasze Biblie? Ja mam angielską. Sabina? Portugalską. Posługujecie się jakimiś innymi językami? Hiszpańskim. Żeby przełożyć Biblię z języków oryginalnych, trzeba dokonać interpretacji starożytnych języków. W jakich językach zostało napisane Pismo Święte? W hebrajskim. Fragmenty Księgi Daniela są też w języku aramejskim. A Nowy Testament został napisany po grecku. Więc mamy język hebrajski, nieco aramejskiego i język grecki, a dokładniej koine. Co zrobić, gdy chcemy przyjąć wyraźne przesłanie Pisma Świętego, a nie znamy ani hebrajskiego, ani aramejskiego, ani greckiego? Potrzebny jest nam wiarygodny przekład w znanym nam języku. Mogę powiedzieć, że lubię akurat ten przekład, ale jeśli ktoś posługuje się językiem islandzkim albo hindi, to ta wersja na nic mu się nie przyda. Potrzebujemy wiarygodnego przekładu w swoim własnym języku. Jak wybrać dobry przekład? Travis? Najlepiej posługiwać się kilkoma przekładami i je porównywać. Mój mentor, pastor Richards Senior, który założył rozgłośnię radiową Voice of Prophecy, przeczytał Biblię 180 razy. Jego syn powiedział mi, że korzystał z 12 przekładów. Jaka jest korzyść z posługiwania się różnymi tłumaczeniami? A propos, nie wybierajmy przekładu dokonanego przez kogoś, kto jedynie liznął hebrajskiego i greckiego. Korzystajmy z przekładu zespołu językoznawców, ale nawet wtedy lepiej posługiwać się kilkoma przekładami. Dlaczego tak jest? Gary?
W innym przekładzie jakiś wyraz może mieć inny odcień znaczeniowy, co sprawia, że dany tekst zobaczysz w innym świetle. To zdumiewające, jak wieloznaczne są wyrazy w językach biblijnych. Sabina? Nawet najlepsze przekłady są interpretacjami, które zależą od kontekstu. Punkty widzenia różnych tłumaczy pomagają ci w dojściu do własnych wniosków. Nawet wybór manuskryptów, z których będzie się tłumaczyć, to kwestia interpretacji. Mówimy, uważamy, że ten manuskrypt jest starszy od tamtego. Nie zawiera tego fragmentu. Tutaj mamy inny wyraz, co daje nam różne warianty tekstowe. Porównując różne przekłady, uzyskujemy wiarygodne świadectwo zawierające przesłanie od Boga. Stephanie? W pewnym momencie trzeba zaufać Bogu, że będzie nas prowadził. Pamiętajmy, że Bóg nie zataja przed nami niczego, co jest nam niezbędne do zbawienia. Jeśli szukamy i modlimy się, Bóg doprowadzi nas do prawdy. Psalm 131 mówi: Panie, nie wywyższa się serce moje. Dalej w jednym z przekładów czytamy: jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, ale inny przekład mówi o dziecku ssącym pierś matki. Jak ten fragment został oddany w przekładzie portugalskim? Dziecko, które dopiero co było karmione piersią. No właśnie, odstawione, czy jeszcze ssące. Później dowiadujesz się, że ten wyraz hebrajski pojawia się tylko w jednym miejscu. I co mają z tym zrobić tłumacze? Jak powinienem na to zareagować? Skupić się na tym, co najważniejsze. Werset drugi mówi: zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, bez względu na to, czy dziecko jeszcze ssie, czy już przestało i tuli się do mamy, chodzi o to, że w Bogu znajdujesz wewnętrzny spokój. Bóg kieruje do nas wiarygodne przesłanie, a Duch Święty jest naszym nauczycielem. Oczywiście można mieć ulubiony przekład Biblii, ale warto też zaglądać do innych, dlatego podczas tych zajęć korzystamy z różnych przekładów. Trzeba podkreślić, że nie istnieje jeden doskonały przekład. Jak wspomniał Travis, najlepiej porównywać tłumaczenie poszczególnych wersetów w różnych przekładach. Dzięki temu zyskujemy pełniejszy obraz. Więc może nie powinienem pytać, jaki jest wasz ulubiony przekład, bo przecież nie chodzi o to, żeby teraz tysiące osób potwierdziły, że będą posługiwać się przekładem, z którego też korzysta Travis. Korzystajmy z różnych tłumaczeń. Na przykład New American Standard Bible uchodzi za najbardziej dosłowny przekład Biblii, dokonany w XX wieku. W porównaniu z innymi przekładami może wydawać się nieco niezgrabny, bo starano się trzymać jak najbliżej oryginału. Styl innych przekładów jest bardziej potoczysty, ale być może nie zawsze oddają one tak dobrze oryginał. Korzystajmy z różnych przekładów, ale przede wszystkim pamiętajmy o modlitwie. Prośmy, aby naszym nauczycielem był Duch Święty, który natchnął proroków i zachował dla nas Pismo Święte. To On wprowadza nas we wszelką prawdę. Mówiąc o konieczności interpretacji, powinniśmy pamiętać, że Pismo Święte powstawało w określonym kontekście kulturowym. Otwórzmy 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Mamy tu przykład kontekstu kulturowego. Jason, od wiersza 16. Apostoł Paweł znalazł się w Grecji. Wiersze od 16 do 32. Czytam z Biblii Warszawskiej. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu.
Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł, mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się. I jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchali innym razem. Czy Paweł przemawiałby tak, będąc w Jerozolimie? Raczej nie. To zależy. Gdyby zjawiła się tam grupa Greków, tak jak przed śmiercią Jezusa, to może wziąłby pod uwagę ich kulturę. Czy myślicie, że Paweł popełnił błąd, sięgając do ich korzeni? Zacytował inskrypcję z ołtarza i jednego z ich poetów. Później apostoł udał się do Koryntu. Co ciekawe, pisząc do Koryntian, Paweł mówi, uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. To dość poważna zmiana. Czy Pawłowe podejście w Atenach było błędne? Nie. Trzeba dostosować sposób przekazu do kultury. Pamiętam historię misjonarzy, którzy udali się do bardzo odległego kraju. Przez wiele dni wygłaszali kazania, ale nie było żadnego odzewu. Nikt się nie nawrócił. W końcu dowiedzieli się, że w tej kulturze ważne miejsce zajmuje opowiadanie historii, że w ten sposób przekazuje się wiedzę. Dlatego misjonarze treść swoich kazań przedstawili w formie scenek. Dzięki zmianie podejścia nawróciło się wiele osób. My też inaczej zwracamy się do dzieci, inaczej do dorosłych, inaczej do osób z innych kultur. A odpowiedź na twoje pytanie zawarta jest w wierszu 34. Niektórzy oddali swoje serca Jezusowi. Niektórzy uwierzyli.
uważam, że to była doskonała metoda. Wzgląd na kulturę jest konieczny nie tylko w komunikacji międzykulturowej, ale także podczas analizy tekstu osadzonego w określonej kulturze. Trzeba rozumieć kontekst, w którym powstało dane dzieło. Konieczna jest interpretacja. Sabina? Uważam, że apostoł Paweł postąpił mądrze. W kulturze greckiej panowało wielobóstwo. Ale gdy przyjrzymy się bliżej Epikurejczykom i Stoikom, to okazuje się, że odchodzili od politeizmu i skłaniali się ku monoteizmowi. Mówili o nieruchomym poruszycielu. Ze strony Pawła było to mądre posunięcie. Wy już skłaniacie się ku tej idei, ale jeszcze wciąż czcicie tych wszystkich bogów. Więc być może apostoł wykorzystał nowinki filozoficzne, aby zwrócić ich uwagę na Boga jedynego. Paweł ich rozumiał. Dziś mówimy o konieczności interpretacji Biblii. My też powinniśmy wiedzieć, w co wierzyli Epikurejczycy i Stoicy, żeby zrozumieć choćby ten fragment. Jak można poznać czasy biblijne i kulturę ludów biblijnych, na przykład kulturę grecką? Jak można poszerzyć swoją wiedzę, żeby właściwie interpretować to, co czytamy w Biblii? Ktoś powie, wystarczy sobie wygooglować. Pedro, już same historie zawarte w Biblii ukazują styl życia tamtych ludów oraz ich wierzenia. W przypowieściach Jezusa mamy liczne nawiązania do społeczeństwa rolniczego. Oto jeden z przykładów, który dowodzi, że tłumaczenie to sztuka. W niektórych częściach świata ludzie nie jedzą chleba. Jeśli mamy dla nich przetłumaczyć tekst mówiący, że Jezus jest chlebem życia, to trzeba poznać ich kulturę. W wielu krajach podstawą pożywienia jest maniok, ziemniaki albo ryż. Więc dla nich Jezus jest ryżem życia, bo to jest najważniejszy składnik ich pożywienia. Zadaniem tłumacza jest znalezienie wyrazu, który w danej kulturze będzie zrozumiały. Jeśli w jednym z krajów tropikalnych powiesz, wasze grzechy jak śnieg zbieleją, to może być to trudne do zrozumienia. Może trzeba by powiedzieć, jak kokos zbieleją. To jest problem translatorski, ale teraz skupiamy się na zrozumieniu czytanego przez nas tekstu biblijnego, żeby go właściwie zinterpretować. Jakimi narzędziami możemy posłużyć się przy interpretacji Biblii? Stefanie? Źródła historyczne pomagają nam zrozumieć tło kulturowe i czasy, w jakich żyli ci ludzie. Sabina wspomniała o stoikach i epikurejczykach. Zapewne wcześniej badała ten okres, żeby go lepiej zrozumieć. Christian? Dostępnych jest wiele dobrych słowników i encyklopedii biblijnych, które ułatwiają studium Pisma Świętego. Jeden z moich ulubionych profesorów powiedział mi, że gdy był młody, po prostu czytał słowniki biblijne. Ja tylko sprawdzałem pojedyncze wyrazy, a on czytał słowniki. Dzięki temu poznawał różne aspekty kultury i znaczenia wyrazów. Bez względu na to, czy korzystamy z publikacji drukowanych czy elektronicznych, poznanie tła kulturowego pomaga nam we właściwej interpretacji Pisma Świętego. Można też korzystać z różnych komentarzy. Komentarz jest już interpretacją tekstu. Dlatego osobom studiującym Biblię doradzam, żeby zaczynały od czytania samego tekstu Pisma Świętego i przy tym korzystały z leksykonów i słowników biblijnych, podających znaczenie wyrazów i kontekst, w którym się one pojawiają. Powinniśmy modlić się, prosząc o prowadzenie Ducha Świętego i dopiero wtedy możemy ewentualnie sprawdzić, co w tej kwestii mają do powiedzenia komentatorzy. Bo może się okazać, że komentarz nie zgadza się z tym, co mówi Biblia. Berejczycy sprawdzali komentarze kaznodziejów z Pismem Świętym, zapewne prosząc o prowadzenie Ducha Świętego.
Czy są jakieś prawdy uniwersalne, wspólne dla wszystkich kręgów kulturowych? A jeśli tak, to jakie? Wolność. Pragnienie wolności. Co jeszcze jest wspólne dla wszystkich kultur? To, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nawet jeśli nie opisujemy naszej sytuacji takimi słowami, to czujemy, że coś jest nie tak. Czegoś nam brakuje. Coś się popsuło. Nie znajdziecie takiego miejsca na świecie, w którym wszystko jest w porządku. Problemy mogą być różne, ale zawsze jakieś są. A jakaś pozytywna prawda uniwersalna? Bóg jest dobry, Bóg jest miłością. Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Dlatego powinniśmy pomagać naszym bliźnim we właściwej interpretacji Bożego objawienia. Tomasz, trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. To, że coś było akceptowane w kulturach antycznych, nie znaczy, że to było dobre. Niewolnictwo, handel ludźmi, przestępstwa na tle seksualnym. W dawnych czasach tak było. Mogłoby się wydawać, że autorzy biblijni podchodzili do tych problemów pobłażliwie. Weźmy na przykład 6 rozdział listu do Efezjan. Odczytajmy ten fragment. To jest bardzo ważne spostrzeżenie. Z początku wydaje się, że apostoł popiera niewolnictwo, aż dochodzimy do miejsca, w którym apostoł pisze, jak panowie powinni traktować niewolników i że jedni i drudzy mają Pana w niebie. Apostoł Paweł pisał też do Filemona w sprawie Onezyma. Gdyby postępowano zgodnie z tymi zasadami, to cały system niewolniczy by się załamał. List do Efezjan, rozdział 6, od wiersza 5 do 9. Czytam z Biblii Warszawskiej. Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. Powinniśmy o tym mówić, bo powołując się na ten fragment, wielu twierdzi, że Biblia popiera niewolnictwo. I w przeszłości rzeczywiście tymi tekstami usprawiedliwiano ten system. Nie bierze się jednak pod uwagę tego, że po pierwsze niewolnictwo wyglądało wtedy inaczej, a po drugie wytyczne apostoła dotyczyły sytuacji, których człowiek nie kontroluje. Oni wtedy nie mieli demokracji. W Stanach Zjednoczonych mamy demokrację. Więc cieszymy się różnymi wolnościami, ale wtedy sprzeciw mógł oznaczać wyrok śmierci. Trzeba pamiętać, że to był zupełnie inny kontekst. List do Filemona to tylko jeden krótki rozdział, ale jakże ważny. Paweł prosi Filemona, żeby traktował Onezyma jak brata umiłowanego. Gdyby tak postępowano, cały system ległby w gruzach. Paweł podpowiadał im, jak w tym systemie można okazać wierność Bogu. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Stosowanie tych zasad de facto oznacza zburzenie systemu opartego na przemocy. I znów konieczne jest zrozumienie ówczesnego kontekstu. Niektórzy niewolnicy zajmowali względnie wysoką pozycję. Nie byli bici, nie pętano ich łańcuchami. Nicole, chciałaś coś powiedzieć, czy słuchasz z zapartym tchem? Słucham. Przejdźmy do kolejnego tekstu. Travis, Ewangelia Jana, rozdział 12, wiersz 42 i 43.
Czasami nawet w życiu wyznawców Boga są rzeczy, które uniemożliwiają im właściwą interpretację Pisma Świętego. Rozdział 12, wiersz 42 i 43. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w Niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi. Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką, aniżeli chwałę Bożą. Na czym polegał ich problem? Nie bądźcie zbyt surowi, bo was też poproszą o świadectwa. Duma. Poddali się presji otoczenia, bali się innych przywódców religijnych, którzy być może celebrowali kiedyś uroczystość zaślubin lub pogrzeb w ich rodzinie. Wierzyli w Jezusa, ale wahali się z powodu presji grupy rówieśniczej. Czy ktoś z was chciałby opowiedzieć o tym, jak tego typu presja pozbawiła was odwagi do opowiedzenia się za tym, w co naprawdę wierzyliście? Pewnie nie chcecie o tym mówić. Nicole? W naszych kościołach jest wielu młodych ludzi. Niektórzy z nich ze mną rozmawiali. Chcieli oni być bardziej aktywni, ale czuli, że starsi nie dają im możliwości brania udziału w nabożeństwach i w życiu kościoła. Ludzie czasami boją się odważnie świadczyć o Chrystusie ze względu na to, co widzą wokół siebie. W tym przypadku chodzi o strach przed nieprzyjemnościami, które mogą nas spotkać ze strony starszych, ze strony przywódców. Różne rzeczy mogą nas krępować. Pedro? Czasami nie ufamy Bogu, że może przez nas dokonać czegoś dobrego. Boimy się, że wydarzy się coś, nad czym Bóg nie zapanuje. Wiara w Boga to istotny aspekt zaufania do Pisma Świętego. Skoro Bóg coś powiedział, a ja w to wierzę i chcę zgodnie z tym żyć, to Bóg tego dokona. Bóg mówi, wyleję ducha mego i prorokować będą synowie wasi i córki wasze. Ale starsi mówią wam, że jesteście za młodzi. Bóg mówi, będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii i aż po krańce ziemi, ale ludzie mówią wam, że nie możecie być misjonarzami bez stopnia naukowego. Ludzie rzucają nam różne kłody pod nogi. Przytoczmy teraz piękną obietnicę z Psalmu 32, werset 8 i 9. Gdy nasza własna upadła i grzeszna natura, albo czyjaś upadła i grzeszna natura utrudnia realizację Bożego planu, albo uniemożliwia mi właściwą interpretację Biblii, i gdy czujecie, że Bóg was też posyła na misję, Ewelyn, Psalm 32, wiersz 8 i 9. Czytam z Biblii Warszawskiej. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Bóg nas do niczego nie zmusza. Nie będzie nas ciągnął za uzdę jak konia. Chce, żebyśmy z własnej woli pozwolili mu się prowadzić. Nie ma zamiaru ciągnąć nas za sobą wbrew naszej woli. Studium Biblii wymaga odwagi. Boże, czy Ty naprawdę masz to na myśli? Rzeczywiście chcesz posłużyć się takimi młodymi ludźmi jak Jeremiasz, Jozjasz, czy Ewelyn? Czy mam na tyle odwagi, żeby w to uwierzyć? Interpretacja Biblii jest konieczna. Fachowy termin to hermeneutyka.
Będziemy jeszcze mówić o tym w kolejnych odcinkach tej serii. Przed nami jeszcze dwa cytaty podkreślające potrzebę interpretacji i ukazujące jej przebieg. Drugi list Piotra, rozdział trzeci. Poprzednio zacytowaliśmy z tego rozdziału obszerny fragment. Teraz tylko dwa wersety. Nicole, drugi list Piotra, rozdział trzeci, wiersz 15 i 16. Uśmiecham się, bo Piotr był wprawnym rybakiem. I choć był namaszczony przez Ducha Świętego, to jednak musiał przyznać, że czasami interpretacja Pisma Świętego jest trudna. Czytam z Biblii Tysiąclecia. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was. Jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne pisma, na własną swoją zgubę. Znajdujemy tu wiele cennych myśli. Czy moglibyście podkreślić niektóre z nich? Gary? Rzeczy trudne do zrozumienia są także w innych pismach. I ludzie opacznie je tłumaczą. Czyli nie tylko w listach apostoła Pawła znajdziemy fragmenty trudne, które są przekręcane. A coś pocieszającego? Boża cierpliwość. Tak. A jeśli chodzi o samo Pismo Święte? Dla Piotra pisma Pawła nie były jakimiś mało znaczącymi epistołami. Uważał je za część Pisma Świętego. To istotne spostrzeżenie. Co jeszcze? Nie da się zaprzeczyć, że w Biblii są pewne rzeczy trudne do zrozumienia. Innymi słowy, przyda mi się pomoc, czyli interpretacja. Pomożesz mi? Bo nie wszystko to rozumiem. Tomas? Jak widać już na początku, ludzie opacznie tłumaczyli Pismo Święte. Dzisiaj jest tak samo, to prawda. W księdze Nehemiasza znajduje się bardzo ciekawy przykład. Księga Nehemiasza, rozdział 8, od wiersza 1 do 3 i wiersz 8. Lud Boży wraca do Pisma Świętego. Podczas zgromadzenia Słowo Boże było nie tylko czytane. Nancy, rozdział 8, od wiersza 1 do 3 i wiersz 8. Czytam z Biblii Romaniuka. Po jakimś czasie cały lud stawił się jak jeden mąż na placu przed bramą wodną i zaczął domagać się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę prawa Mojżeszowego, którą Jahwe przekazał Izraelowi. Przyniósł tedy kapłan Ezdrasz księgę prawa przed zgromadzenie mężczyzn, kobiet i wszystkich, którzy mogli już rozumieć słowa księgi. Działo się to pierwszego dnia siódmego miesiąca. I stojąc na placu koło bramy wodnej, czytał księgę od rana aż do południa wobec mężczyzn i kobiet oraz tych wszystkich, którzy byli w stanie zrozumieć słowa księgi. Cały lud wsłuchiwał się pilnie w słowa księgi prawa. Czytali oni wyraźnie Księgę Prawa Bożego i wyjaśniali znaczenie czytanych słów, tak że wszyscy rozumieli to, co było czytane. Wyjaśniali znaczenie czytanych słów, żeby wszyscy mogli je zrozumieć. Tak było w czasach Nehemiasza. A to studium rozpoczęliśmy od słów Jezusa, którego życie było wypełnieniem pism mówiących o Mesjaszu, który musiał tyle wycierpieć. W czasach Nehemiasza objaśniano znaczenie pism. Jezus wyjaśniał je w drodze do Emaus i w pokoju na górze. A kto wam pomógł w interpretacji Biblii? Stephanie? Wykładowca prowadzący zajęcia biblijne na uczelni. Uczył nas, jak studiować Biblię, posługując się konkordancją Stronga. To jest wspaniała umiejętność, bo później dzięki tej metodzie możesz odpowiedzieć na różne pytania. Sabina?
Moi profesorowie z seminarium, wiele się od nich nauczyłam. A może pomógł wam ktoś z rodziny? Gary? Mój wujek, który jest pastorem. Po nabożeństwie zwykł prowadzić seminaria poświęcone księdze Daniela i objawieniu Jana. Zgłębialiśmy proroctwa biblijne. Wiele się wtedy nauczyłem. Nie jesteś kaznodzieją? Jestem inżynierem. I też należysz do naszego zespołu. Możemy korzystać z pomocy różnych osób. Czasami jest ona potrzebna, bo nie wszystko w Biblii jest łatwe do zrozumienia. Mimo to z Pisma Świętego płynie jasne i niezaprzeczalne przesłanie. Bóg darzy nas nieskończoną miłością, która nigdy nie zawodzi, a Jezus przyszedł, aby nas zbawić na wieczność. Oto się modlimy, studiując Pismo Święte. Nie ma nic krępującego w prośbie o interpretację. Znajdźcie kogoś, kto kocha Boga, kto kocha Jego Słowo. Studiujcie razem Biblię, korzystając z dobrych pomocy naukowych. Poznawajcie Słowo Boże i żyjcie zgodnie z Nim. Przede wszystkim znajdźcie w Nim Jezusa, bo poznanie Jezusa to życie wieczne. Módlmy się. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci, że podczas studium Biblii pomagasz nam znaleźć nie tylko informacje, ale ukazujesz nam samego siebie, jeśli tylko szukamy Cię z całego serca. Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa. Amen. Cieszę się, że byliście dziś z nami. Uczymy się, jak interpretować Biblię. Tak wiele możemy się nauczyć i możemy to przekazać innym. Bądźcie błogosławieństwem dla swoich bliźnich, dzieląc się tym, czego się dziś nauczyliście. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski. Większość chrześcijan wierzy w Trójcę. Pojęcie to pojawiło się w III wieku po Chrystusie. Wyraz Trójca pochodzi od łacińskiego Trinitas i oznacza jednego Boga w trzech osobach. Jest to Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Według mnie jednym z najlepszych sposobów wyjaśnienia istoty Trójcy jest przyrównanie jej do jajka. Nie wiem jak wy, ale ja lubię jeść jajka i zapewniam, że żadne nie zmarnowało się podczas produkcji tego programu. Patrząc na jajko, z zewnątrz po prostu widzisz jajko. Jednak gdy je rozbijesz, zauważasz, że składa się z trzech elementów. Jednym z nich jest żółtko, drugim białko, a trzecim skorupka. Jajko składa się z trzech części, ale jest to po prostu jajko. W wielkim uproszczeniu podobnie wygląda sprawa z Bogiem. Jest tylko jeden Bóg, ale występuje w trzech postaciach. Bóg Ojciec mieszka w niebie. Bóg Syn, czyli Jezus Chrystus, przyszedł na ziemię, aby pomóc ludziom zrozumieć, kim jest Bóg. I jest jeszcze Bóg, Duch Święty. Zanim Jezus wstąpił do nieba, wspomniał o Duchu Świętym, mówiąc: nie martwcie się, poślę wam Pocieszyciela, czyli Ducha Świętego. Bóg składa się z trzech postaci, ale jest tylko jeden Bóg. Pismo Święte jest niezwykłe. Realnie może zmienić życie człowieka na lepsze. Jeśli chciałbyś studiować Biblię, napisz do nas na Facebooku lub na adres e-mail, który znajdziesz na naszej stronie zborowej. Bardzo chętnie pomożemy Ci odnajdywać te skarby, które Pan Bóg zostawił nam w swoim Słowie. Teraz na zakończenie pierwszej części nabożeństwa zaśpiewamy pieśń pod tytułem Kiedyś pójdziemy. Po tej pieśni będziemy mieli krótką przerwę. Śpiewem.
Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie, bez względu na to, przed jakiej wielkości ekranikiem jesteście. Cieszę się, że w ten sposób możemy chociaż docierać w tych trudnych czasach. Dziękuję Panu Bogu za to, że przygotował nas na takie możliwości. Możemy chociaż w ten sposób uczestniczyć w nabożeństwach. Ale chcę również podziękować tym wszystkim osobom anonimowym, które przygotowują, które organizują, nagrywają, później emitują w eterze, po to, żebyśmy mogli w zaciszu domowym uczestniczyć w nabożeństwach. Dziękuję Panu Bogu za te talenty, których udziela. To świadczy o tym, że Kościół żyje, istnieje, może trochę zszedł do podziemia, ale jest. A w związku z tym funkcjonujemy. A następnym przykładem funkcjonowania będą informacje, które przekażę, czyli ogłoszenia. Za tydzień nadal nabożeństwo internetowe o godzinie 9:30, tak jak dzisiaj. Słowem Bożym będzie dzielił się przewodniczący diecezji wschodniej, pastor Mirosław Karauda. Przypominam o codziennych modlitwach o godzinie 19:00 w intencji ochrony Bożej w tych trudnych czasach. Dołączamy również intencje związane z ideą 100 dni modlitw ogólnoświatowych naszego Kościoła. Więcej informacji na ten temat można na stronie www.loc.advent.pl. Nasz brat, brat Mieczysław, członek naszego zboru, prosił o modlitwę w intencji pomyślnej operacji i zdrowia jego siostry Krystyny. Wiemy tylko, że będzie to poważna operacja, będzie się odbywała w poniedziałek lub wtorek, więc gdybyście mogli w swoich intencjach modlitewnych również wspomnieć Krystynę, byłoby dobrze. Przypominam członkom naszego zboru, że jeśli potrzebna jest jakaś pomoc w związku z pandemią, w każdej chwili możecie zwrócić się o tą pomoc do Rady Zboru. I z drugiej strony, jeśli zauważyliście, że ktoś z sąsiadów potrzebuje pomocy, a możecie im udzielić jej, nie bądźcie obojętni i pomagajcie. Festiwal Twórczości Dziecięcej online w wieku od 2 do 15 lat, Podkowa Leśna, który ma się odbyć 6 czerwca tego roku. Termin zgłoszeń przedłużony został do 25 maja. Zgłoszenia kierować proszę na adres info@nadzieja.tv. Szczegóły na stronie kościelnej advent.pl. I teraz proszę o krótki film reklamujący. Zapraszamy na festiwal. Na co? Na festiwal twórczości wszystkich małych i wielkich talentów. Już 6 czerwca. Będziemy nadawać online z Podkowy Leśnej. Online? Tak, trzeba nagrać i wysłać swój filmik. Nagrać? Ale co? Może być piosenka, utwór instrumentalny, pięknie wyrecytowany wiersz lub psalm, sketch albo teatrzyk biblijny, prezentacja z pracami plastycznymi, obrazkami, rzeźbami lub cokolwiek innego, co można nazwać twórczością artystyczną. Bardzo serdecznie zapraszamy do występów rodzinnych. Dorośli też potrafią, jak się postarają. To może spróbuję. Świetnie, tylko pamiętaj, żeby swoje filmiki wysłać do 20 maja. Na adres info@nadzieja.tv. Czekamy na Ciebie i na Ciebie. To jeszcze nie wszystkie informacje. Zapraszamy do wysłuchania nabożeństwa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jutro, czyli w niedzielę, o godzinie 8 rano w drugim programie Polskiego Radia. Zalecenia Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z dnia 6 maja 2020 w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020. Szczegóły na naszej stronie kościelnej advent.pl. Jeśli ktoś z Was chciałby przekazać pozdrowienia,
jak to za chwilę zobaczymy na ekranie. Prosimy o nakręcenie krótkiego filmu, maksimum 1,5 minuty, w którym można się przedstawić i pozdrowić członków zboru Łódź Widzew. I nie tylko. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, dajcie znać komukolwiek z Rady Zboru. Na pewno ktoś się znajdzie, kto pomoże. A teraz zobaczymy kilka pozdrowień. Przykład. Proszę bardzo. Witam wszystkich braci i siostry ze zboru Łódź Widzew oraz wszystkich tych, którzy zasiedli też przed ekranami. Moi kochani, chciałbym wam wszystkim życzyć, abyśmy się mogli wkrótce spotkać w domu naszego Pana, wielbić Go wspólnie razem, czego sobie i wam gorąco życzę. Do zobaczenia wkrótce. Dzień dobry, witam wszystkich. Pragnę powitać ze Skarżyska. Chciałam powiedzieć, że witam wszystkich przed internetem i życzę wam Bożych błogosławieństw. Życzę wam również prowadzenia Bożego, zdrowia i aby nasz Pan, gdy powróci, zabrał was wszystkich do nieba. Bardzo za wami tęsknię. Chciałam powiedzieć, że w tym roku mija 9 lat, jak już w Łodzi nie mieszkam i 41, jak zawarłam przymierze z Bogiem. Panie Boże, zmiłuj się nad nami i spraw, aby ta pandemia wreszcie opuściła nasz kraj, abyśmy spotkali się w naszych zborach i abyśmy mogli, każdy z nas z osobna, widzieć się wzajemnie i cieszyć się wspólnie obecnością. Wierzymy, że tak się stanie, bo prosimy w zasługach Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ja również serdecznie pozdrawiam wszystkich zborowników z Łodzi. Życzę wszystkiego najlepszego, abyście się wszyscy trzymali i nie dawali się koronawirusowi, byśmy wytrwali aż do końca i mogli się ponownie spotkać już wszyscy razem w kościele na nabożeństwie. Życzę wszystkiego dobrego. Witajcie bracia i siostry z Łodzi Widzew. Dziękujemy Panu, że nas chroni każdego dnia przed tym groźnym wirusem, który tak kosi wszystkich ludzi wokoło, a szczególnie w naszym mieście. Błogosław, Panie, każdą osobę z osobna, i tych chorych, i zdrowych, i ochraniaj. Pragniemy Ciebie wielbić, Boże, każdego dnia za to, że jesteś dobry i na wieki trwa łaska Twoja, a wierność Twoja nigdy nie ustaje. Wierzymy Ci i ufamy, że Twoja miłość zwycięży ten wszystkie nasze problemy życiowe w obecnym czasie. Dziękujemy, że jesteś z nami i pozostaniesz do końca naszych dni na tej ziemi. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym, dziękujemy. Amen. Dziękuję. To były wszystkie ogłoszenia i pozdrowienia na dzisiejszy dzień. A teraz oficjalnie rozpoczniemy drugą część nabożeństwa. A więc witam jeszcze raz wszystkich, którzy zgromadzili się przed ekranami, uczestnicząc w naszym nabożeństwie internetowym w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze Łódź Widzew. Pozwólcie, że wspólnie zaśpiewamy pieśń numer 383 w naszych śpiewnikach. Dziś ze mną bądź. Chcę, by Jezus wciąż
Proszę, skłońmy głowy do modlitwy. Drogi Boże, Panie nasz, Zbawicielu, kochający Ojcze, dziękujemy Ci, że czuwasz nad nami, że czuwasz nad naszym bezpieczeństwem, że ochraniasz nas przed złem, które z tego świata do nas dociera. Cieszymy się, Boże, że kiedy cały świat w trwodze, my pokładamy nadzieję w Tobie, Panie, bo wierzymy, że całe nasze szczęście zależy od życia razem z Tobą, Panie. Całe nasze życie wieczne zależy od Ciebie, Boże. Dlatego prosimy, wzmacniaj naszą wiarę. Podtrzymuj tych, którzy tracą nadzieję. I dziękujemy Ci, Boże, że przewidziałeś dla nas coś wspanialszego i piękniejszego niż to, co wokół nas się dzieje. Dziękujemy Ci, Boże, za zbawienie i życie wieczne. Amen. A teraz zapraszam, jeśli jeszcze nie są przed ekranami nasi milusińscy, zapraszam dzieci, bo będziemy mieli dla Was historię, którą przedstawi ciocia Małgosia. Proszę. Dzień dobry. Witam Was wszystkich zgromadzonych przed monitorami. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć historię, która jest związana z moim dzieciństwem. W dzieciństwie miałam psa. Ten pies nazywał się Diana i miał bardzo silny instynkt myśliwski. Polował na każde małe zwierzątko. Nie przepuścił żadnemu gołębkowi, żadnemu kotkowi, które widział. Próbowała Diana polować na każdą myszkę, na kreta. Wszystko, co się ruszało, było natychmiast jej celem. Ataku i gonitwy. A my razem z moim rodzeństwem, jak już Wam kiedyś opowiadałam, bardzo lubiliśmy opiekować się różnymi zwierzętami. No i w czasie, kiedy Diana była u nas, znaleźliśmy kiedyś gołębia, który miał uszkodzone skrzydełko, nie mógł latać. I my oczywiście postanowiliśmy się nim zająć. Zabraliśmy go do domu i no ze względu na fakt, że u nas w domu właśnie był wtedy ten pies, Diana, to tego gołąbka trzymaliśmy na balkonie. Jednak ten gołąb tak się do nas przyzwyczaił i tak się już z nami dobrze czuł, że pukał w szybę drzwi balkonowych, żeby go wpuścić do środka, do pokoju. I oczywiście wtedy mu umożliwialiśmy to, żeby sobie wszedł i chodził po dywanie w dużym pokoju. Diana za którymś razem wiedziała oczywiście, że na tego gołębia nie wolno polować, bo to jest gołąb, który jest pod naszą opieką, my się nim zajmujemy i nie wolno jej tego ptaka ganiać. Oczywiście jej to tłumaczyliśmy. Ale ona któregoś razu, chodząc sobie oczywiście po mieszkaniu, zobaczyła w tym dużym pokoju gołębia, ruszyła do niego, chcąc go łapać i w ostatnim momencie sobie przypomniała, że nie wolno jej, więc się wycofała szybko, uciekła z tego pokoju. I później, kiedy przechodziła właśnie gdzieś tam w okolicy drzwi do dużego pokoju, odwracała łebek, żeby nie patrzeć w tą stronę, gdzie ten gołąb był, który był dla niej taką ogromną pokusą. Ona po prostu wiedziała, że jeśli będzie na niego patrzeć, to zapewne się nie powstrzyma i będzie go próbowała złapać. I to jest taka, myślę, też niesamowita nauka dla nas. Pan Bóg, używając takiego zwierzaka, może nas też czegoś nauczyć. Czasem warto jest odwrócić wzrok od czegoś, co nie jest dla nas dobre. Teraz dużo czasu spędzacie w domach, patrząc często w monitor komputera, bo w ten sposób również odrabiacie lekcje. Nieraz mogą pojawić się treści przed waszymi oczami, które nie są dla was dobre i które wam nie służą, a mogą wam wręcz zrobić krzywdę. I Pan Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy w takich sytuacjach właśnie odwracali wzrok, żebyśmy nie patrzyli na to, co nie jest dla nas dobre i nie buduje nas. Ta nauka ma zastosowanie dzisiaj, ale też później, kiedy będziecie mieli już kontakt ze swoimi rówieśnikami, z koleżankami, z kolegami. Niektóre dzieci mogą was nieraz zachęcać do tego, żeby spojrzeć na coś, zagrać w coś,
obejrzeć jakiś film, jakąś piosenkę, która nie jest dla was dobra. I w takiej sytuacji pamiętajcie o tej nauce właśnie, żeby odwracać wzrok. Pan Bóg w swoim słowie daje nam właśnie takie słowa, które o tym mówią. W Piśmie Świętym, w Księdze Izajasza, w 33 rozdziale możemy przeczytać taki tekst. Kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokościach. To jest wspaniała obietnica. Zapewne każdy z was chce spotkać się z Panem Jezusem. Chce skorzystać z tego miejsca, które Pan Bóg dla nas przygotowuje. A dla każdego z nas przygotowuje wspaniałe, przepiękne mieszkanie. Ta obietnica jest dla nas dostępna. Pamiętajcie o tym, żeby właśnie odwracać wzrok od zła. Zachęcam was do tego. Amen. Dziękuję Małgosi za tą wspaniałą historię. Teraz przejdziemy do następnej części, czyli darów. W związku z pandemią nasz zbór, jak i wiele innych, nie mogą normalnie funkcjonować, organizując nabożeństwa stacjonarne, więc tylko przez internet. Ale możemy w tym miejscu zbierać dary w inny sposób, a przecież to z tych darów utrzymywane są nasze domy modlitwy. Jednym ze sposobów jest przelew na podany numer konta, który pod spodem widać w tej chwili. I bardzo istotne, żeby w tytule przelewu napisać zbór Łódź Widzew. To dlatego, że to jest numer konta diecezji i ten dopisek zbór Łódź Widzew powoduje, że te pieniądze trafiają do naszego skarbnika, do naszego zboru. Drugi sposób to jest zbieranie pieniędzy w jakąś kopertę, a kiedy będzie możliwość zorganizowania już normalnego nabożeństwa, przynieść tutaj i złożyć do koszyczka. Dziękuję wszystkim za złożone i tym, którzy będą chcieli złożyć dary. A teraz proszę, skłońmy głowy dziękczynne. Dziękuję Ci, Panie, że pobudzasz nasze serca do czynnego wspierania. Dziękuję za dary już złożone i za te, które będą złożone. Dziękuję Boże, że dopilnowujesz nawet tak drobnych rzeczy, jak funkcjonowanie najmniejszych zborów, Panie, tak żeby Twoje dzieło się rozwijało. Niech Ci będzie chwała i cześć. I proszę o błogosławieństwo dla wszystkich darczyńców. W imieniu Jezusa. Amen. A teraz będziemy jeszcze mieli podziękowanie w zasadzie w formie wiersza. Obejrzyjmy krótki filmik. Witam wszystkich niezwykle serdecznie. Chciałam dzisiaj podzielić się pewnym wierszem pod tytułem Podziękowanie, a chciałam Bogu podziękować za to, że w zeszłym roku uratował moje życie, a za ten rok, za kolejny rok, właśnie dzisiaj będzie mijał kolejny rok życia, jaki Bóg mi przydał. Kiedy kornie chylę głowę i rozmawiam z Tobą, Boże, wierzę, że mnie słyszysz, Ojcze, i że zawsze mi pomożesz. A najczęściej w swych modlitwach wypowiadam prośby słowa. Wciąż Cię błagam i zadręczam. Lecz dziś chcę Ci podziękować. Więc dziękuję Tobie, Jahwe, za wschodzące słońce rano, za obłoki i za gwiazdy mrugające na dobranoc, za dywany traw i kwiatów, ptasząt pod mym oknem trele, płatki śniegu, deszcz i tęcza, i za innych cudów wiele. Za opiekę Twą i troskę, i za każdy dzień bez bólu, za powszedni chleb i wodę, i za Ciebie,
Królu królów, za spokojny sen, za zdrowie, za Twą miłość i oddanie, za ofiarę, przebaczenie, za Twe obietnice, Panie. Pragnę też Ci podziękować za talenty, które dałeś, za najbardziej mi kochanych, co w mądrości swej zabrałeś. Lecz najwięcej Ci dziękuję, żeś od zguby uratował i że mogę Ci z wdzięcznością za to właśnie dziś dziękować. Za chwilę usłyszymy kazanie. Dzisiaj gościem w naszym zborze jest pastor Jarosław Dzięgielewski wraz z małżonką. Pastor Dzięgielewski jest obecnie przewodniczącym diecezji zachodniej. Wprowadzeniem do kazania będzie tekst z Dziejów Apostolskich z drugiego rozdziału, wersety 42 po 47, a brzmią w ten sposób. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli i byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdawali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie. Zostałem ochrzczony 38 lat temu przez nieżyjącego już pastora Stanisława Karaudę, który wówczas był przewodniczącym diecezji wschodniej. Jest też, czy był też ojcem obecnego przewodniczącego diecezji wschodniej pastora Mirosława Karaudy. To tutaj zostałem przygarnięty do Bożego Kościoła, właśnie w tym miejscu. W tamtych latach w tej aglomeracji, w aglomeracji łódzkiej był tylko jeden zbór. I ten zbór przygarnął mnie, niespełna 20-letniego chłopaka, z wszelkimi kompleksami i słabościami. I muszę wam powiedzieć, że wiele razy, szczególnie w tamtych dniach, ale później, kiedy wspominałem również te wydarzenia, zastanawiałem się, co takiego zbór w Łodzi widział we mnie, że byłem tak przyjaźnie traktowany. Spotykali się i zapraszali mnie do siebie młodzi ludzie, starsi, tak? Nasze ciocie i nasi wujkowie. To było dla mnie coś nadzwyczajnego. W pewnym momencie ci, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie tego zboru, postanowili zaangażować mnie do służby. W zasadzie stało się to jeszcze zanim zostałem ochrzczony. Odwiedzaliśmy ludzi ze Słowem Bożym, rozpowszechnialiśmy literaturę, organizowaliśmy spotkania publiczne, ewangelizacyjne. Kilka miesięcy po chrzcie zostałem powołany na asystenta nauczyciela szkoły sobotniej. Od tamtego momentu minęło kilka tygodni i kierownik szkoły sobotniej postanowił, że poprowadzę pierwszą lekcję w klasie szkoły sobotniej. Dostałem najlepszą klasę. Nie było tam ludzi, którzy potrafią albo lubią wbić kij w mrowisko. Wszyscy byli bardzo uprzejmi, grzeczni, serdeczni, dobrze przygotowani do lekcji. Kiedy zająłem swoje miejsce, rozpoczynając lekcję, moja koszula już była mokra. Lekcja skończyła się mniej więcej w 10 minut. Potem usłyszałem, świetnie prowadziłeś tę lekcję, jeszcze nikt tak zwięźle nie przeprowadził materiału szkoły sobotniej przed tobą. Tak, Pan Bóg posłużył się tymi ludźmi, żeby zachęcić mnie do służby. I czasami zadaję sobie pytanie, co by było ze mną? Co by było ze mną dzisiaj, gdyby nie ten zbór, gdyby nie ci ludzie, którzy go wtedy tworzyli? Nie wiem oczywiście i wcale nie mam na myśli teraz funkcji, jaką pełnię w Kościele, ale zadaję sobie czasami pytanie, czy nadal byłbym po prostu Bożym dzieckiem, gdyby nie ten zbór.
Wiem, że nie ludzie mnie zbawiają, ale Pan Bóg posługuje się ludźmi i te osoby sprzed tych 30 kilku lat, które tutaj zasiadały w tych krzesłach, ewidentnie były narzędziem Bożym, żebym ja mógł pozostać Bożym dzieckiem i za to dziękuję Panu Bogu. Dlatego też no dzisiaj jest to dla mnie szczególne wydarzenie i nie przeszkadza mi, że tutaj, nie licząc kamery, przede mną jest zaledwie kilka osób, bo dla mnie to miejsce ma ogromne emocjonalne znaczenie. Ale teraz prośmy Pana Boga, żeby dał nam Ducha Świętego, abyśmy w tym rozważaniu, które przed nami, przyjęli, usłyszeli coś dla siebie. Jest taki fragment w Piśmie Świętym, który sądzę dobrze znamy, przynajmniej ci ludzie, którzy czekają na powtórne przyjście Pana Jezusa. Mianowicie w drugim liście Piotra, w rozdziale trzecim, apostoł rozważając o różnych wydarzeniach, albo też opiniach, które związane były z powrotem Pana, pisze coś takiego. To jest 9 werset 3 rozdziału 2 listu Piotra. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. To był fragment z Biblii Warszawskiej. Pozwolę sobie jeszcze odczytać te same, może nie te same słowa, ale ten sam werset z Biblii Warszawsko-Praskiej. Pan nie zwleka z wypełnieniem tego, co przyobiecał, mimo iż niektórzy myślą inaczej. On tylko jest cierpliwy względem was. Nie chce bowiem niczyjej zagłady, lecz pragnie, żeby wszyscy się nawrócili. I też przy tym wersecie to pojawiające się też nieraz pytanie, to czy Pan Bóg w końcu wie, kiedy Pan Jezus powróci, czy też jeszcze nie wie? O czym Piotr napisał? Jakoby o pewnej zwłoce. Z tego tekstu możemy wywnioskować, że Pan Bóg czeka na pewnych ludzi. I dlatego powtórne przyjście Jezusa nie miało miejsca jeszcze do tej pory, tak? Nie ma miejsca dzisiaj. Pan Bóg czeka. Na kogo? Chyba najczęściej, kiedy czytamy te słowa, myślimy sobie, no na kogoś. Może na kogoś z moich bliskich, kto jeszcze się nie nawrócił, może na kogoś ze zboru, który swoją postawą no jakoby okazuje, że niespecjalnie przejmuje się powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Może na kogoś innego. Myślę, że wszyscy znamy tę dobrą zasadę, że jeśli na kogoś pokazuje się palcem, to przynajmniej 3 skierowane są na siebie samego. No właśnie, a może Pan Bóg po prostu czeka na ciebie? I czy rzeczywiście Pan Bóg nie zna daty przyjścia Pana Jezusa? No jest to dość karkołomne twierdzenie ukryte w tym pytaniu, dlatego że sam Pan Jezus już powiedział, co zapisane jest w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza i 36 wersecie, tak, że o tej godzinie nie wie nikt, ale wie Bóg. Bóg wie, kiedy Syn Boży powróci na ten świat. Ale wracając do tego fragmentu z listu Piotra, który przeczytaliśmy, z drugiego listu Piotra, chciałbym, żebyśmy sobie o czymś powiedzieli. Wspomnieliśmy o tym, że Pan Bóg czeka. Pan Bóg czeka cierpliwie, przynajmniej stara się czekać cierpliwie na tych, którzy być może potrzebują jeszcze jakiejś duchowej przemiany, którzy potrzebują podjąć może decyzje, jakieś bardziej radykalne decyzje w swoim życiu, z czymkolwiek byłoby to związane. No ale być może przede wszystkim z tym, żeby ostatecznie oddać się Bogu. Kiedy mówimy o tym, kiedy mówimy o zbliżającym się powrocie Pana Jezusa, to powinniśmy zwrócić uwagę na parę rzeczy.
Po pierwsze, kiedy mówimy o tych znakach powracającego Pana Jezusa, to mówimy o czymś, co jest poza nami, o tych znakach zewnętrznych, o tym, co nie dotyczy ani mojego osobistego życia, ani też być może życia mojego zboru czy mojego kościoła. Mówimy o tym, co dzieje się w przyrodzie. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że natura zaczyna buntować się przeciwko człowiekowi. Także i dlatego, że ludzkość do tej pory wykorzystywała ją w sposób rabunkowy i nieprzemyślany. To, co widzimy wokół, nie chcę uderzać w jakiś ton narzekania, ale chyba nie jestem zbyt odkrywczy i są jednak ludzie, którzy zgadzają się z moją opinią, to widzimy coraz większy upadek moralny ludzkości. Bardzo dużo mówi się o kryzysie ekonomicznym i to, że akurat jesteśmy w dobie epidemii koronawirusa i konsekwencji tej epidemii, także ekonomicznych, to nie jest coś, co pojawiło się nagle. Tak naprawdę o kryzysie ekonomicznym kompetentni ludzie mówili już znacznie wcześniej, że w zasadzie jesteśmy na krawędzi. Zresztą osoby, które prowadzą jakąkolwiek działalność biznesową, same niejednokrotnie mówią o tym, że wszystko to trzyma się na bardzo cienkich nitkach. To, co jeszcze przed nami, co powinno się stać zgodnie z zapowiedziami Pisma Świętego, to szczególne pojednanie, czy też taka unia między papiestwem i Stanami Zjednoczonymi. Być może będziemy świadkami tych działań, tego rodzaju działań. To, co przed nami, co może być zaskakujące, przynajmniej dla części chrześcijaństwa, to, że w pewnym momencie pojawią się prawa, które będą nakazywać święcenie pierwszego dnia tygodnia, czyli niedzieli, a jednocześnie będą szykanować tych, którzy święcą sobotę. No i to, co też z tym się będzie wiązało, czas prześladowań. To są rzeczy, które już się dzieją albo będą się dziać w jakiejś mierze niezależnie od tego, kim ja jestem teraz i jakie decyzje podejmuję, jaki jest mój zbór. Ale są też pewne rzeczy, które nazwalibyśmy wewnętrznymi, naszymi, osobistymi, prywatnymi. Choćby ożywienie i zaangażowanie się w misji. Tak? To jest coś, co w jakiejś mierze, przynajmniej z tej ludzkiej perspektywy, być może przyspieszyć przyjście Pana Jezusa, albo może je opóźnić. No właśnie, Pan Bóg czeka, żebym żył duchowym życiem, żeby ten letarg, albo moglibyśmy to nazwać taka kliniczna śmierć, została przerwana. Żebym zaczął szukać Jezusa Chrystusa faktycznie w modlitwie, w Jego słowie, w tym, że będę zaangażowany w misję Bożą. Powinienem być gotowy na wylanie, szczególne zstąpienie Ducha Świętego na Boży Lud tuż przed przyjściem Jezusa, po to, żeby Ewangelia była głoszona z wielką mocą. Z ludzkiej perspektywy są rzeczy, które wydają się tymi, które mogą opóźnić lub przyspieszyć przyjście Pana. Oczywiście z Bożej perspektywy wygląda to zupełnie inaczej. To nie jest tak, że Pan Bóg mówi, no opracowałem złe algorytmy i się nie sprawdziły, dlatego Pan Jezus nie mógł przyjść akurat teraz. Pan Bóg wszystko wie. Pan Bóg wiedział, kiedy Pan Jezus powróci, już wtedy, kiedy nasz Zbawiciel kroczył po tej ziemi i pełnił swoją misję. Pan Bóg wiedział, kiedy Jezus przyjdzie drugi raz, już wtedy, kiedy świat był stwarzany i kiedy przewidział, że ludzkość będzie potrzebowała zbawienia. A powtórne przyjście naszego Zbawiciela jest związane no właśnie z tym szczególnym planem ratunku człowieka.
Jest jeszcze jedna oznaka, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć troszeczkę więcej. Apostoł Jan w swojej Ewangelii w 17 rozdziale cytuje słowa Jezusa, które nazywane są jego arcykapłańską modlitwą. Chciałbym razem z wami przeczytać z tego 17 rozdziału Ewangelii Jana tę wypowiedź Jezusa, która odnosi się do pewnej szczególnej cechy Kościoła Bożego. Nie tylko tych ostatnich dni, nie tylko tego, co mamy teraz. Oczywiście, kiedy mówimy o tym, dotyczyło to także uczniów Pana Jezusa właśnie wtedy, w pierwszym stuleciu naszej ery. W 17 rozdziale od 21 wersetu czytamy tak. Aby wszyscy stanowili jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Czy zwróciliśmy uwagę, o czym mówi Pan Jezus? Muszę wam przyznać, że wiele razy czytałem te słowa i dopiero po długim czasie zauważyłem, że Pan Jezus uzależnia tę jedność, która powinna być w Jego zborze, w Jego Kościele. Wiąże tę jedność z tym, że ludzie będą mieli poznania, możliwość poznania zbawienia, poznania Boga. Poznania tego, że Bóg posłał swego Syna. Aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał. Jest to coś nadzwyczajnego. Kiedy Pan Jezus modli się o jedność swojego zboru, swojego Kościoła, to modli się także o to, żeby ludzie, którzy nie znają jeszcze Boga, którzy może wątpią, czy Jezus faktycznie jest Synem Bożym, czy jest Zbawicielem świata, mieli możliwość, żeby się o tym przekonać. A więc moglibyśmy powiedzieć, że jedność jest jednym z tych warunków zesłania, szczególnego zesłania Ducha Świętego. W książce Posłannictwo Chrześcijan znajdujemy takie słowa: gdy nastąpi całkowite, zupełne poświęcenie się w służbie Chrystusa, Bóg to doceni, wylewając swego ducha bez miary. Ale nie stanie się to dopóki większa część członków Kościoła nie zacznie współpracować z Bogiem. A więc, czy chcesz współpracować z Bogiem? Czy gotów jesteś na to, żeby Pan użył cię także po to, aby jedność była w tej Bożej rodzinie, do której należysz, w Twoim zborze, w Twoim Kościele? Problem jest może z tym, że nie do końca wiemy, czym jest jedność. Jedność to niejednakowość, żebyśmy nie utożsamiali tych dwóch słów, tych dwóch terminów. Jedność to różne osobowości, różni ludzie, ale te same cele. Jedność to braterstwo, przyjaźń, miłość. Pamiętamy to nowe przykazanie, które dał Pan Jezus? Potem ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. To jest umiejętność zachowywania tolerancji i akceptacji. To jest jedność. A więc jesteśmy różnymi ludźmi, ale potrafimy ze sobą rozmawiać. Potrafimy dyskutować o rzeczach, które być może nas różnią i prosić Boga, aby doprowadził nas do jednakowego myślenia o tych rzeczach, które są naszymi priorytetami.
Jesteśmy różnymi osobowościami, ale mamy takie same cele. Tak? Chcemy dążyć do Boga, chcemy poznawać Boże Słowo i chcemy wypełniać Jego misję, mieć udział w tym wszyscy razem, jednomyślnie. Kiedy mówimy o jedności, to przynajmniej w tym kształcie, to być może musimy uczyć się pewnej wstrzemięźliwości w przekazywaniu opinii. Bo nie zawsze to, co ja wiem teraz, jest prawdą. Prawda jest w Słowie Bożym. A nie zawsze moje obecne przekonania muszą być zgodne ze Słowem Bożym. Kiedy ktoś ma, albo wyraża przynajmniej inną opinię od mojej, to wcale nie musi oznaczać, że jest moim wrogiem. Jeśli ktoś wyraził się niezręcznie, może opatrznie użył jakiegoś słowa, to nie oznacza, że jest krętaczem i oszustem. Jeśli ktoś próbował w Bożym Duchu i delikatnie, w miłości, w przyjaźni skrytykować coś, to wcale nie oznacza, przynajmniej nie musi oznaczać, że jest moim wrogiem. Jeśli mam dobre relacje z ludźmi, którzy są nieprzyjaciółmi mojego przyjaciela, to nie znaczy, że on musi stać się moim wrogiem, albo ja jestem jego wrogiem. Zauważyliście? Tak czasami bywa. Mamy dobre relacje z różnymi ludźmi, którzy między sobą wcale nie są przyjaciółmi. Czy to znaczy, że muszę wybrać jednego albo drugiego? To są rzeczy, które gdzieś tam musimy rozstrzygnąć, żeby umieć zachować jedność. Żeby ta inicjatywa jedności wypływała ode mnie. Bo łatwo jest narzekać, że między chrześcijanami nie ma jedności. Ale trudno jest zrobić samemu coś w tym kierunku. A więc czy jestem tym, który dba o jedność? W książce Działalność Apostołów jest taka myśl. Jest to jeden z pierwszych rozdziałów, który opisuje wydarzenia niedługo po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. I właściwie te słowa opisują relacje między uczniami, których Jezus zostawił tutaj na tym świecie. Między tymi pierwszymi uczniami naznaczało się wiele różnic. Mieli oni stać się nauczycielami świata, przedstawiali zaś sobą zupełnie odmienne charaktery. Dla skutecznego prowadzenia dzieła, do którego zostali powołani, tak różni pod względem charakterów i zwyczajów mężowie, musieli zdobyć jednolitość uczuć, myśli i działań. Tę jedność Jezus chciał im zapewnić przez zjednoczenie ich ze sobą. A więc masz prezentować tę postawę jedności, otwartości, ale to nie jest takie proste, kiedy patrzysz tylko na to, czego sam oczekujesz. Możesz taką postawę prezentować wtedy, kiedy będziesz zjednoczony z Jezusem. A więc wtedy, kiedy faktycznie dbasz o swoje relacje z Bogiem, kiedy przypatrujesz się swojemu Zbawicielowi każdego dnia, kiedy to jest twój życiowy priorytet, ten najważniejszy, to wtedy otwierasz drogę, aby Duch Święty użył cię jako narzędzie do tego, by budować jedność w zborze. Ktoś może powiedzieć, no modlę się o jedność, pragnę tego dla mojego zboru, ale na moich warunkach. No jest to problem. W tej samej książce cytowanej przed chwilą, nieco dalej, czytamy tak. Zaniechawszy wszelkich rozbieżności, ciągle mówimy o uczniach Pana Jezusa, wszelkich dążeń do zdobycia przewagi nad pozostałymi, uczniowie stworzyli serdeczną jedność chrześcijańską. To jest ciekawe, bo kiedy czytamy Ewangelię, kiedy w Ewangeliach czytamy te rozdziały, które związane są z wydarzeniami poprzedzającymi wjazd Jezusa do Jerozolimy, a nawet już jego pobyt w Jerozolimie tuż przed ukrzyżowaniem, to tam spotykamy szczególnie apostołów, tych 12,
jak to spędzają sporo czasu nad dywagacjami, który z nich będzie najważniejszy w tym nadchodzącym Królestwie Mesjasza. Ba, nawet petycje były specjalne wysyłane, tak? Przyszła matka synów Zebedeusza, Jana i Jakuba i powiedziała, no, panie mistrzu, chciałabym, żeby jeden mój syn był po twojej prawicy, a drugi po lewicy. Kiedy reszta się o tym dowiedziała, no, zapanowało wielkie wzburzenie i konsternacja. A tutaj co czytamy? Uczniowie stworzyli serdeczną jedność chrześcijańską, zaniechali wszelkich rozbieżności i dążeń do zdobycia przewagi nad pozostałymi. A więc wtedy, kiedy modlisz się o jedność, może to oznaczać gotowość, przynajmniej konieczność gotowości w twoim życiu, do tego, by uznać opinię czy rolę innych ludzi w Kościele. Cokolwiek by to miało oznaczać i nawet gdyby to miało być kosztem twojej własnej roli w Kościele i twojej własnej opinii. Tak więc, gdybyśmy tę część rozważania chcieli troszeczkę podsumować, czy żeby budować jedność, gotów jestem przyjąć biblijną koncepcję Kościoła i darów duchowych w Kościele? Być może to jest warte osobnego rozważania. Czy swoją postawą buduję jedność w moim zborze? Czy może jest tak, że obnoszę się z odmiennym zdaniem do przywództwa mojego zboru czy kościoła? Czy to nie jest tak, że w kuluarach krytykuję decyzje, które zostały podjęte przez kościół, przez rady, przez zarządy zboru? Czy buduję zaufanie, wzajemne zaufanie w kościele? Są pod tym względem złe postawy, nie chcę się może zbyt mocno nad pewnymi rzeczami dzisiaj rozwodzić. Chciałbym może je bardziej zasygnalizować, ale nad jedną rzeczą też chciałbym się przez dłuższy czas skoncentrować. To są plotki. Plotki, te niesprawdzone, a może nawet i sprawdzone wiadomości, które jednak nie powinny być rozgłaszane. To jest coś, co absolutnie rujnuje naszą jedność. Jest taki szczególny rodzaj plotki, który polega na odgadywaniu i osądzaniu ludzkich intencji. Nie wiem, czy mamy tę świadomość, że osądzanie ludzkich intencji jest tak naprawdę świętokradztwem, bo tylko Bóg zna myśli, wnętrze człowieka, jego uczucia i tylko Bóg jest w stanie to osądzić. My jako ludzie nie musimy się zgadzać z pewnymi postawami. Być może w pewnych sytuacjach, i Słowo Boże też nas do tego upoważnia, powinniśmy osądzić pewne czyny, ale absolutnie nie możemy osądzać i nawet próbować wnikać w ludzkie intencje, chyba że ktoś nam je przedstawi. Chyba że ktoś sam powie, moja intencja była taka i taka. Rozpowszechnianie jakichś sensacji, niesprawdzonych rzeczy, które w gruncie rzeczy rujnują jedność, tak? Podważają to wzajemne zaufanie. Jeśli tak robimy, to jest to po prostu skrajna odpowiedzialność. Jeśli ktoś myśli inaczej, to wcale nie oznacza, że jest gorszy. A jeśli ktoś robi coś inaczej, to może się okazać, że robi coś nawet lepiej niż ja. I chwała Bogu, że są tacy ludzie. Bo Pan Bóg obdarzył nas różnymi darami, różnymi zdolnościami. Jest taka szczególna uroczystość w naszych zborach, która czasami, nie chcę powiedzieć, że zawsze, albo nawet nie chcę mówić, że często, ale nie jeden raz, może pokazać, jak faktycznie wygląda jedność w naszym Kościele. Domyślacie się, o jakiej uroczystości mówię? Mówię o uroczystości Wieczerzy Pańskiej. To jest niezwykła uroczystość i bardzo ją sobie cenimy. Być może niektóre zbory cierpią teraz z tego powodu, że nie mogą zorganizować takiej uroczystości ze względu na epidemię. To jest jeden z tych minusów w naszej społeczności, jeśli chodzi o epidemię koronawirusa. Kiedy ogłaszana jest uroczystość Wieczerzy Pańskiej, zazwyczaj z dość dużym wyprzedzeniem, to człowiek ma okazję wtedy dokonać takiego swojego osobistego sądu, tak? Czy ja jestem gotów, żeby za ten tydzień czy dwa
z moimi braćmi i siostrami uczestniczyć w tej naprawdę niezwykłej uroczystości. Uroczystości, która przypomina to, co stało się 2000 lat temu na Golgocie. Ale też uroczystości, która przypomina i to, czy uświadamia nam to, zgodnie ze słowami apostoła Pawła z 11 rozdziału 1 listu do Koryntian, co stanie się przed nami. Czyli to, że Pan Jezus przyjdzie. Badam wtedy własne sumienie. Czy jest coś, co powinienem może Bogu wyznać? To trochę podobne do czasu, który poprzedzał Dzień Sądu w starożytnym Izraelu, Dzień Pojednania. Też ten szczególny dzień wcześniej znacznie był przypominany. Izraelitom było święto trąbienia, czy czas trąbienia. Ludzie mieli badać właśnie swoje sumienia, mieli korzyć się przed Bogiem. Przed Wieczerzą Pańską niejednokrotnie zastanawiamy się też, czy być może nie stało się tak w moim życiu, że kogoś uraziłem, że kogoś dotknąłem, skrzywdziłem, a może sam mam jakieś poczucie krzywdy. I może to jest dobry czas, żeby zanim spotkamy się w zborze przy chlebie i winie, żeby porozmawiać z kimś, żeby sobie coś wyjaśnić, żeby się przeprosić, żeby się uścisnąć i dać sobie wzajemnie nową kartę. Prowadzący mają taki zwyczaj, prowadzący tę uroczystość, że w pewnym momencie mówią, kiedy ma być rozdawany chleb, a potem wino, czysty gronowy sok. Osoby, które biorą udział w uroczystości, proszę, żeby pozostały stojąc. I przyznam wam, że niestety nie jeden raz widziałem w takich sytuacjach, że duża część zboru siada. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ludzie nie przystępują do tego chleba i wina, które są symbolami, świętymi, ale zaledwie symbolami? No ale właśnie, symbolami ciała i krwi Pana Jezusa. Dlaczego? Czyżby to oznaczało, że w tym momencie nie są gotowi, żeby skorzystać z tego przymierza, które zostało zawarte na Golgocie, a podpisane krwią Pana Jezusa? Jak to możliwe? Ludzie, którzy niejednokrotnie dziesiątki lat przychodzą do Bożego Kościoła, mieliby nie być gotowi, żeby uczestniczyć w tej szczególnej uroczystości? Właściwie prawie wszyscy, kiedy ich o to spytać, mówią, że nie są godni, żeby przystąpić do tej uroczystości. Oczywiście jest to motywowane pewnym fragmentem ze wspomnianego już 11 rozdziału 1 listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł przestrzega, żeby niegodnie nie przystępować do Pańskiego stołu. Bardzo wyraźnie przestrzega. Ale apostoł Paweł jednocześnie zaraz dalej mówi, niech wtedy człowiek Boży samego siebie doświadcza i niech je z tego stołu i niech pije z tego kielicha. Czyżby ci ludzie, którzy nie przystępują do uroczystości Wieczerzy Pańskiej, nie czytali nigdy tych słów? Czyżby nie bali się Bożego sądu? Czasami można odnieść wrażenie, że niektórzy ludzie myślą w ten sposób, że nieprzystąpienie do uroczystości Wieczerzy Pańskiej jest całkiem w porządku. Czyżby to oznaczało, że nieszukanie pojednania z moim bratem czy siostrą jest także w porządku? Widzimy, to jest pewien absurd. To jest coś, co absolutnie jest kompletnym dysonansem. Nie pasuje. Jeśli Pan Jezus wzywa cię do tego, żebyś skorzystał z Jego krwi, żebyś został nią oczyszczony, to samo wezwanie Jezus kieruje do tego, kto gdzieś wbił jakąś zadrę w twoje serce. A może ta zadra tak naprawdę jest w twoim sercu tylko i wyłącznie z twojej winy. Nie dopuść do tego, żebyś tylko z tego powodu nie mógł skorzystać z Bożego daru zbawienia.
I byłoby dziwnym, że nie chciałeś się pojednać z bliźnim i miałoby to doprowadzić do twojej zguby. No bo ktoś z was dwóch wydaje się, że jeśli nie zrobi jakiegoś kroku, może być zgubiony. Czy rozumiemy, jak takie postawy wpływają na jedność Kościoła? To jest pewien problem, z którym musimy się zmierzyć. Jest taka wioska w Meksyku. Powoli zmierzam do tego tajemniczo brzmiącego tytułu. Jest taka wioska w Meksyku, nazywa się Ayapa w stanie Tabasco. Może wioska jak wioska nie wybija się czymś szczególnym. Ludzie tacy jak i gdzie indziej. Ale jest o tyle interesująca i to dla naukowców zajmujących się językoznawstwem, że mieszka w tej wiosce jeszcze dwóch ludzi, którzy potrafią się posługiwać językiem ayapaneco, nazwanym właśnie od nazwy wioski. Jeżdżą tam naukowcy nie tylko z Meksyku, z różnych stron świata, próbując poznać ten język i w jakiś sposób go zarejestrować, żeby wraz ze śmiercią tych dwóch panów, którzy potrafią się nim nie posługiwać, żeby nie znikł zupełnie z mapy świata. Problem jest w tym, że swego czasu w Meksyku system edukacji właściwie nie pozwalał na rozwijanie takich jakichś regionalnych dialektów czy języków. Siłą wprowadzano hiszpańskie, a dzieci, które mówiły jakimiś dialektami, były karane. Trochę mi to przypomina moje dzieciństwo i szkołę. W tym czasie, kiedy ja uczęszczałem do szkoły, szczerze mówiąc, nie do końca wiem, jak jest dzisiaj, mówienie gwarą w czasie zajęć było absolutnie niedopuszczalne. Trzeba było używać literackiego języka polskiego. W średniej szkole doszło nawet do pewnej zabawnej sytuacji właśnie na zajęciach z języka polskiego, kiedy odpytywany jeden z moich kolegów przy tablicy, chłopak, który pochodził ze wsi i który na co dzień posługiwał się gwarą ze swojego regionu, użył słowa ino zamiast słowa tylko. A wtedy jeden z moich kolegów siedzący w swojej ławce, takim dość zdecydowanym półgłosem, żeby cała klasa usłyszała, powiedział: nie mówi się ino, ino tylko. Oczywiście sytuacja zabawna. Spowodowało to ogólną wesołość rzeczywiście klasy, nawet nauczycielki, ale no rzeczywiście tym dzieciakom gdzieś tam w Meksyku, w tej wiosce i może w innych, gdzie były jakieś regionalizmy, może wcale wesoło nie było. Niemniej jednak skutek tych zarządzeń władz był taki, że także i ten język zaczął zanikać. Ale problem jest jeszcze jeden. I właściwie tu jest ten gwóźdź we wszystkim. Tych dwóch panów wzajemnie się nie lubi. Problem pogłębiony jest także i tym, że jeden i drugi, co może też być zabawne, mówią różnymi językami ayapaneco. Dlatego, że mają nieco inny akcent, inaczej wymawiają pewne słowa. Wszystko wskazuje na to, że ten język może umrzeć rzeczywiście ze śmiercią, tak? Don Manuela i Don Chilo, bo tak się nazywają. Dwóch staruszków nie chce ze sobą rozmawiać, bo się nie lubi. I przez to umrze język ayapaneco. A czy to przypadkiem nie jest tak, że niektórzy adwentyści nie zechcą, czy nie chcą ze sobą rozmawiać i przez to miałby umrzeć zbór? Nie. Jest to nam ciężko sobie wyobrazić. Zbór nie umrze. Kościół Boży nie umrze. Bo ostatecznie Pan Bóg zrealizuje swoje zamiary. On wie, kiedy Pan Jezus ma powrócić. On wie, kiedy ma nastąpić ratunek Bożego ludu i ratunek tej ziemi. Ale jeśli ty nie będziesz chciał rozmawiać ze swoim bratem, to może ty umrzesz. Czyż nie warto może pomyśleć w ten sposób? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 3 rozdziale
pisał coś o pewnych różnicach w zborze korynckim. Chciałbym, żebyśmy przeczytali tutaj może parę zdań. Trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian od pierwszego wiersza czytamy tak. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. A i teraz jeszcze nie możecie, jeśli bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? A więc czy to nie jest tak, że ta zwłoka, ta Boża zwłoka jest tylko dlatego, że Pan Bóg czeka na mnie i na ciebie, żebyśmy otworzyli się na brata czy siostrę i potrafili wreszcie przemówić, rozmawiać. Może pora, żebyśmy do kogoś zadzwonili? Dziś akurat trudno się spotykać twarzą w twarz. Może napiszmy list, może SMS, może wykorzystujmy jakiekolwiek inne możliwości komunikacji, ale nie czekajmy na lepszy czas, bo być może go już nie będzie. Może to jest ten moment, kiedy powinniśmy zacząć ze sobą rozmawiać, aby w Bożym zborze nastąpiła jedność. Czy potrafię wyrzec się samego siebie, żeby szukać jedności i przyjaźni oraz obdarzać nią innych? Moi drodzy, chciałbym zakończyć to rozważanie pewnym fragmentem z listu do Rzymian. W rozdziale 5 tego listu Paweł apostoł pisze o czymś absolutnie fundamentalnym, co wiąże się z naszym życiem. W 10 i 11 wersecie 5 rozdziału listu do Rzymian Paweł koncentruje się na tym, co sprawia, że możemy stać przed Bogiem i rozmawiać z Nim. Paweł koncentruje się na tym, o czym też Pan Jezus mówił w tej modlitwie, którą cytowaliśmy dzisiaj z Ewangelii Jana. Na tej jedności między nami i Bogiem. Posłuchajmy. 10, 11 werset z 5 rozdziału listu do Rzymian. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. A więc jest coś nadzwyczajnego. Człowiek, który poprzez grzech tak naprawdę zbuntował się przeciw Bogu, człowiek, który odstąpił od Boga, tak, i moglibyśmy powiedzieć, w jakiś sposób obraził się na Pana Boga. Odwrócił się od swojego Stworzyciela. Teraz ma możliwość skorzystania z nadzwyczajnego dzieła Pana Jezusa, bo to, co stało się na Golgocie, Jego śmierć, Jego ofiara, w gruncie rzeczy leczy nas, ludzi, z buntu przeciwko Bogu. Paweł to tak wyraźnie sformułował. Będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy z Bogiem pojednani przez śmierć Jego Syna. Będąc nieprzyjaciółmi Boga. No cóż, wygląda na to, że Pan Bóg podążał za swoimi nieprzyjaciółmi. Kiedy Adam z Ewą musieli opuścić ogród Eden, to nie było tak, że Pan Bóg, pozostając w ogrodzie Eden, otrzepał ręce i powiedział sobie, no mamy problem z głowy. Wiecie, jako młody człowiek, jako dziecko, kiedy po raz pierwszy czytałem Księgę Rodzaju i właśnie te pierwsze rozdziały, to tak sobie to wyobrażałem. Adam z Ewą nabroili, Pan Bóg ich ukarał, wypędził z ogrodu Eden i miał święty spokój. Nie, to nie było tak. Bo już tam, zanim Adam z Ewą opuścili ogród Eden, Pan Bóg im coś powiedział i coś pokazał. Powiedział im, że będzie nieprzyjaźń między
szatanem, a tym, który będzie walczył z szatanem, potomstwem Ewy, a tak naprawdę Synem Bożym. I tam Pan Bóg coś im pokazał. Po raz pierwszy w ogrodzie Eden została złożona ofiara, która miała symbolizować to, co stało się na krzyżu Golgoty. Tam został złożony baranek, którego skórami przykryli swoją nagość Ewa i Adam. I kiedy stanęli gdzieś już za granicami raju, to z kontekstu Słowa Bożego możemy zrozumieć, że Syn Boży podążał cały czas za nimi. Jest wiele, wiele fragmentów w Starym i Nowym Testamencie, które to potwierdzają. A jeden z najpiękniejszych to są słowa Jezusa wypowiedziane w domu Zacheusza. Może przypominacie sobie, kiedy Zacheusz w taki nadzwyczajny sposób doznał swojego nawrócenia przy spotkaniu z Jezusem. Pan Jezus powiedział, że Syn Człowieczy po to przyszedł na świat, żeby szukać i zbawić to, co zginęło. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział do Judasza, który przyszedł z oddziałem od przywódców wówczas, żeby go aresztować w ogrodzie Getsemane? Pamiętacie to? Przyjacielu. Przyjacielu, po co przychodzisz? To jest nadzwyczajne. Tak naprawdę przez odstąpienie od Boga stałeś się wrogiem. A Pan Jezus jakby puszcza mimo uszu tę zniewagę i mówi, przyjacielu, stałeś się buntownikiem, wybierając grzech człowieku. A Pan Jezus mówi do ciebie, przyjacielu, ja łatwo, tak łatwo z ciebie nie zrezygnuję. Nawet mimo, że mnie obraziłeś, nawet jeżeli być może to, co powiedziałeś, czy to, co uczyniłeś, powinno mnie dotknąć. Ja z ciebie nie zrezygnuję. Jestem gotów umrzeć za ciebie, żeby tylko cię odzyskać. Mamy niesamowitego Zbawcę. I dziękuję Bogu, że On potrafił zapomnieć o swoim ja, żeby mnie zbawić. Tak więc, dziecko Boże, czy gotów jesteś zapomnieć o swoim ja, żeby budować jedność w zborze, do którego należysz, w kościele, którego jesteś częścią? Czy jesteś gotów dzisiaj wybrać to, co faktycznie Boże, żeby twój zbór był narzędziem dla ludzi gdzieś, którzy są rozproszeni wokół, po to, żeby mogli zobaczyć, że Jezus został posłany przez swojego Ojca, aby zbawić świat. Niech Pan Bóg pobłogosławi każdą dobrą decyzję dzisiejszego dnia. Amen. Dziękuję za te słowa skierowane do nas. Zaśpiewajmy teraz pieśń numer 262, tytuł pieśni Pożyje On.
A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga, obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary, Bogu, który jest jedynie mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. Drogi Boże, nasz wspaniały Stworzycielu, teraz przybliżamy się do Twego tronu, chcąc wyrazić nasze uwielbienie, naszą wdzięczność za to, jak przed chwilą czytaliśmy, że dałeś swego Syna, aby za nas uczynił to, czego my nie potrafiliśmy. Dałeś swego Syna, aby nasze wnętrze, nasze serca, nasze myśli, choć były skalane przez grzech i grzeszne myślenie, mogły się od tego odwrócić. Dałeś, Panie, swego Syna, abyśmy patrząc na Niego, abyśmy rozumiejąc, co dla nas uczynił, mogli zapragnąć pojednania, które właśnie w Nim nam zaoferowałeś. I właśnie teraz za to Cię wielbimy, że jesteśmy przed Tobą jako Twoje dzieci, że w Jezusie Chrystusie, że przyjmując to, co On uczynił dla nas, stajemy się godnymi, aby Twoimi dziećmi się nazywać. Chcemy, Panie, podziękować Ci za to, że Duch Święty, kierując nas na Chrystusa, dokonał zmiany w naszym myśleniu, w sposobie patrzenia na życie. Dzięki Ci, Panie, za to, że zmieniły się nasze wartości i teraz, żyjąc na tym świecie, nie musimy tyle obawiać się tego, co jest poza nami. Ale że możemy być wdzięczni za to, że Duch Święty działa w nas i przez nas dzięki Twojej łasce. I że mamy teraz nowe nadzieje i że nowe spojrzenie na świat, na innych, a także na siebie. Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość, za tę niezwykłą przyjaźń, którą Jezus okazał nam, mimo że jako ludzie na to nie zasługiwaliśmy. I dziękujemy Ci za to, że teraz w tej przyjaźni możemy żyć, że możemy się nią dzielić. Że z uniżeniem możemy podchodzić jeden do drugiego tu, w Twoim zborze, w Twoim kościele. I że choć może ciągle nie jesteśmy doskonałymi ludźmi, to jednak zmieniło się nasze spojrzenie na świat i na innych. Chcemy, Panie, dzielić się przyjaźnią. Chcemy mieć tę umiejętność od Ciebie, aby oddzielać grzesznika od grzechu, a żeby dla wszystkich ludzi widzieć nadzieję poprawy, zmiany życia, żeby odnosić się do siebie z taktem, cierpliwością, miłością, kiedy trzeba ze zdecydowaniem. Ale daj, Panie, abyśmy byli otwarci na działanie Ducha Świętego i aby On rzeczywiście mógł przez nas także budować jedność Twojego Kościoła. Jeśli trzeba, daj nam, Panie, pokory, a na pewno nam tego trzeba, by uznać rację innych, by uznać rolę innych, nie tylko w Kościele, ale czasami w naszym życiu. Bo przecież gdzieś spotykamy się, gdzieś razem przebywamy w takich czy innych sytuacjach, rozmawiamy ze sobą, działamy razem. Panie, niech to wszystko, co dzieje się, co czynimy, co wypowiadamy, będzie inspirowane absolutnie tylko i wyłącznie przez Ducha Świętego. I wiemy, Panie, że tej modlitwy sam bardzo chcesz wysłuchać i dlatego już dziękujemy Ci za to, że je wysłuchałeś. Błogosław Boży zbór. Daj, Panie, abyśmy choć teraz
Pewnie mamy pewne ograniczenia, ale przynajmniej w tych sferach, do których byliśmy przyzwyczajeni, abyśmy mimo tych przeszkód, może z jeszcze większą mocą, dzielili się Twoim Słowem i Ewangelią jak do tej pory. Może jedne rzeczy się zdeaktualizowały, ale mamy nowe możliwości, nowe sposoby. Ty nigdy nam tego nie zabrałeś i też mamy tę świadomość, że w końcu nie przyłączamy się do swojego dzieła, do ludzkiego dzieła. Nawet nie przyłączamy się do dzieła Kościoła, tylko, Panie, chcemy przyłączyć się do Twojego dzieła. A jeśli Ty prowadzisz tę misję, to, Panie, też i pootwierasz drzwi, które powinny być otwarte, dasz nam możliwości, zdolności i za to Cię wielbimy. Tylko niech Duch Święty dotyka nas, inspiruje, wzmacnia, posila, abyśmy nie odstąpili od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Błogosław to, co przed nami. Ten szczególnie trudny czas związany jest niestety także i z tym, Panie, że nie tylko jesteśmy ograniczeni w relacjach, w kontaktach, w poruszaniu się, ale niektórzy ludzie cierpią, chorują, czasami umierają. Niektórzy widzą cierpienie swoich bliskich. Niektórzy nawet nie mogą być ze swoimi bliskimi wtedy, kiedy cierpią i umierają. To są trudne sytuacje. Panie, wspieraj tych ludzi w szczególny sposób, a jeśli ktokolwiek z nas w jakiś sposób może być pomocny, chwała Ci za to i daj, abyśmy byli na tyle zdeterminowani, aby to czynić. Tak jak też dzisiaj w tych doświadczeniach słyszeliśmy. Drogi Boże, wierzymy, że Ty uczynisz to, co najlepsze i że przed nami wspaniała przyszłość, dlatego że związaliśmy się z Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem, tym, który za nas umarł, ale także tym, który za nas zwyciężył przeciwnika Bożego i przeciwnika ludzi. I Panie, z wiarą chcemy oddać się Tobie, wiedząc, że poprowadzisz nas najlepszą drogą w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, dobiega końca nasze internetowe nabożeństwo. Za chwilę pieśnią, w której jeszcze piękniejszy widok na morze i zachód słońca zobaczymy. Wprawdzie w naszej szerokości geograficznej zachód słońca dopiero za kilka godzin, więc tu życzę wszystkim błogosławionych godzin sabatu i całego tygodnia. Za tydzień usłyszymy Słowo Boże, jeśli Pan Bóg oczywiście pozwoli, wygłoszone przez pastora Mirosława Karaudę, przewodniczącego diecezji wschodniej. A ja wam życzę, trzymajcie się Pana Boga.